Wydawnictwo Kowalik przedstawia Adrian Naratajczak Białe chmury Tom pierwszy Czyta Filip Kosior Babciu, mamo, chmury są dla was Nuvo Czarne chmury Anglia, Beaver Castle, 1816 rok Główny salon, wysokości dwóch pięter, które optycznie wydłużały i dodatkowo powiększały ogromne lustra, stanowił serce Beaver Castle, zamku należącego od wieków do rodu manersów. Ściany pokrywała sredenowa tapeta o wypukłych i skomplikowanych wzorach, którą dobrano tak, by idealnie komponowała się ze zdobioną złotą sztukaterią oraz rozetami otaczającymi malowidła na suficie. Najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie w całym domu, zwykle o tej porze skąpane było w kojącej ciszy. I promieniach zachodzącego słońca. Wpadały one do środka przez spore, prostokątne okna umiejscowione w półokrągłej wieży, będącej charakterystycznym elementem architektury budynku. Na próżno jednak było szukać słońca, gdy niebo pokrywały ciemno szare chmury. Półmrok panujący w pomieszczeniu rozświetlały liczne kinkiety oraz potężny, dwunastoramienny Żyrandol. Trudno było również o spokój, gdy na sofach i w fotelach rozsiedli się pogrążeni w rozmowach żałobnicy. Dlatego Alister, wbrew prośbom matki, sztywno wyprostowany przeszedł przez główny salon. Miękkie, perskie dywany tłumiły dźwięk jego kroków. Ignorując rzucane mu spojrzenia i nie odpowiadając na adresowane do niego wyrazy współczucia, wyszedł z domu. Żwir chrzęścił pod jego stopami, gdy przemierzał rozległy taras. Oparł dłonie na chłodnym kamieniu, z którego wykonano balustradę, wziął głęboki oddech i poruszył ramionami, czując drzemiące w nich napięcie. Stał tak, wpatrując się niewidzącym spojrzeniem w zadbany ogród i horyzont. Przez chwilę nie myślał o niczym, rozkoszując się ulotną chwilą spokoju. Nawet jeśli obserwowano go z okien wychodzących na tę część posiadłości, czuł się wolny prawie tak samo, jak w trakcie długiej i samotnej podróży po Europie. Obszedł powoli mur, odszukując kamienne stopnie prowadzące w głąb ogrodu. Podążył stanowczym, szybkim krokiem jedną z licznych alejek. Znowu nie zwracał uwagi na równo krzewy, ani mieniące się kolorami kwitnące rabaty. Ignorował także przybierający na sile wiatr, który targał jego przydługie ciemne włosy. Chciał być sam. Chciał odejść jak najdalej od tych wszystkich ludzi, uwolnić się od ciążących mu niczym okowy zasad dobrego wychowania oraz reguł towarzyskich. Nie miał w sobie wystarczająco dużo siły, by dalej ignorować mało subtelne propozycje. Na litość, to był pogrzeb jego ojca. Z trudem nad sobą zapanował, by nie warknąć na trzeciego arystokratę, który postanowił przedstawić mu swoją córkę, dziwnym trafem będącą w wieku odpowiednim do zamążpójścia. Alister odziedziczył tytuł, a wraz z nim majątek i liczne obowiązki, w tym jeden konieczny, acz przykry. Musiał się ustatkować, z czego boleśnie zdawał sobie sprawę. Od dziecka niczym cień podążała za nim świadomość, że kiedyś to nastąpi. Wizja założenia rodziny powinna go uskrzydlać, dodawać mu sił, ale zamiast tego wprawiała go jedynie w ponury nastrój. Nie znosił tego. Nawet nie zauważył, kiedy znalazł się poza granicami wypielęgnowanego ogrodu. Przystanął i obejrzał się, raz jeszcze zerkając na masywną bryłę Beaver Castle. Bez względu na to, gdzie aktualnie przebywał, ten zamek zawsze był dla niego domem. A teraz stał się również jego własnością. Wzdrygnął się na samą myśl. Splutł w dłonie i ruszył wydeptaną ścieżką przez las. Pogoda, podobnie jak samopoczucie młodego Duke'a, nieco się polepszyła. Miejscami blade promienie słoneczne przebijały się przez gęste korony drzewa, by następnie spadać podłużnymi łunami na suchą ściółkę. Każdy jego ruch, najmniejsze nawet drgnienie, powodował wzruszenie pyłu, którego drobinki wirowały w fascynujący sposób w żółtym świetle. Zagapił się, przez co wasyście głośnego prasku wdepnął po kolana w grząską, wilgotną ziemię mokradeł. Jak mógł o nich zapomnieć? Powoli wspiął się na pobliski kamień, a z niego przeskoczył na kolejny, aż wreszcie poczuł pod stopami twardy grunt. Do mokrych, ubłoconych butów niemal natychmiast zaczęły się kleić wysuszone igiełki. Celowo przesunął stopą po ściółce, sprawiając, że na wilgotnej skórze obuwia osiadł jeszcze piach. Podjął wędrówkę, rozpoczynając wspinaczkę na Blackberry Hill. Może jego niechlujny wygląd odstraszy od niego tych wszystkich ludzi chociaż na kilka minut. Zdawał sobie oczywiście sprawę, że nawet odpychający charakter tracił na znaczeniu w zestawieniu z jego tytułem i majątkiem. Wiedział, co pomyślałaby matka na ten widok. Miała za wiele taktu, by powiedzieć coś podobnego na głos. Zapewne coś w stylu. Zostałeś Dukeiem Ali, a ten tytuł wymaga odrobinę więcej powagi. Gdyby ojciec widział. Jednak ojciec nie widział, a nawet gdyby, na pewno nie miałby mu tego za złe. Wreszcie dotarł na szczyt wzgórza, gdzie przystanął, wciągając ze świstem powietrze przez rozchylone wargi. Oparł dłonie o umięśnione uda. Duke. Pokręcił głową. On im jeszcze pokaże, co to znaczy być Dukiem. Jeszcze się zdziwią. Alister wyprostował się i niemal uśmiechnął, widząc rozciągający się przed nim pejzaż. Przez chwilę podziwiał pola oraz łąkę mieniącą się kolorami dzikich, dopiero co rozkwitających kwiatów oraz soczystą zielenią wysokich traw. Nawet nie zdawał sobie sprawy, jak tęsknił za tym dobrze znanym mu krajobrazem. Największą radość sprawił mu jednak widok czarnych chmur, które nadal kłębiły się w oddali. Doskonale oddawały to, jak się w tamtej chwili czuł. Szkocja. Zamek Glamis. W tym samym czasie. Emil? Ciężkie masywne drzwi trzasnęły z takim hukiem, że najpewniej cały glams zadrżało w posadach. Dźwięk poniósł się echem po otoczeniu, sprawiając, że z pobliskich drzew poderwało się stado wron, złowrogo kracząc. Potem zapadła niepokojąca cisza, którą przerywał rytmiczny, charakterystyczny dźwięk laski ojca, uderzającej o kamienie, którymi wyłożono plac przed budynkiem. Młoda kobieta potrząsnęła gwałtownie głową i przyspieszyła kroku. Długa spódnica sukni, którą specjalnie włożyła na przyjazd gości, zdecydowanie nie nadawała się na piesze wycieczki, szczególnie w taką pogodę. Czuła oplatające ją i wślizgujące się pod cienki, delikatny materiał zimno. Jednak targające nią w tej chwili emocje były zbyt silne, by mogła przejmować się takimi drobiazgami. Chwyciła tkaninę w dłonie, uparcie podążając przed siebie, w kierunku równo przystrzyżonego trawnika, a także widniejącej w oddali linii lasu. — Ej Emil! — głos ojca zabrzmiał wyjątkowo stanowczo — a kilka głośnych stuknień zawtórowało mu w celu wzmocnienia efektu. Nawet się udało, bo na chwilę, ale tylko na chwilę, dziewczyna zwątpiła w słuszność swojego uporu i przystanęła. Natychmiast wracaj! prychnęła pod nosem, podejmując wędrówkę i ignorując wszechogarniający chłód. Nie zamierzała wracać. O nie! Po tym, co właśnie usłyszała, Niedoczekanie. Oprócz złożeczenia ojca i stukotu laski do uszu dziewczyny dotarł charakterystyczny tentent końskich kopyt uderzających o utwardzoną na nawierzchnię długiej alei prowadzącej do zamku. Emil przystanęła i popatrzyła w tamtą stronę. Przez dłuższą chwilę nie widziała nic poza zielonymi koronami starych drzew. Później jej oczom ukazał się elegancki powóz ze znajomym herbem. Wówczas poczuła, jak coś nieprzyjemnie skręciło jej się w żołądku. Teraz, kiedy wiedziała, dlaczego ciotka z kuzynką postanowiły złożyć im wizytę, nie odczuwała już żadnej radości. Emil. Ojciec był zdenerwowany. Ale ona również. Z nich dwojga miałaby do tego większe prawo. W końcu on zostanie sobie tutaj, w Gams, a ona, Emil, jeszcze raz spojrzała w kierunku alei, a serce zabiło jej mocniej. Szybciej. Nie podda się bez walki. Jeśli chcą, by wyjechała, będą musieli wywieźć ją siłą. Dlatego zacisnęła mocniej palce na materiale spódnicy i puściła się biegiem przez ostatnie jardy ogrodu, ignorując wołającego za nią hrabiego. Chciała znaleźć się możliwie najdalej od domu, od ojca, jego intryg i szalonych planów. Wprost nie wierzyła w to, co się działo. Obiecywał, zarzekał się, a tymczasem zrobił dokładnie to samo co inni. Pokręciła głową, a czarne loki wskutek gwałtownego ruchu przylepiły się do wilgotnych od łez policzków. Nawet nie zauważyła, że zaczęła płakać. Poirytowana odgarnęła włosy z twarzy, pociągając żałośnie nosem, podczas gdy zimny, wiosenny wiatr bawił się spódnicą sukni. Przelgnęła do pnia pobliskiego drzewa przesuwając po szorstkiej korze drżącymi dłońmi. Miała ochotę krzyczeć. Nie chciała jechać do Londynu i była gotowa zrobić wszystko, absolutnie wszystko, by ten wyjazd odwrócić. Może i obraz miejskiej socjety, jaki kreowała swoim zadbanym pismem kuzynka Rachel, był fascynujący, ale tylko wtedy, gdy wyobrażała go sobie przesiadując w ulubionym fotelu i czytając listy ze stolicy. Lubiła Rachel, trochę mniej jej matkę, ciotkę Sile. Ale... Tupnęła, dając w ten sposób upuść swoim emocjom i odepchnąwszy się od drzewa, podjęła dalszą wędrówkę. Lady Cecily poprawiła się w myślach. W Londynie przeszkadza im nawet brzmienie naszych imion. Dom Emil był w Szkocji, na ziemiach równie nieokrzesanych jak ona sama. Tutaj nie liczyły się konwenanse. Dobrze, może jednak się liczyły, ale z całą pewnością nie tak bardzo jak na południu. Zatrzymała się, a jej klatka piersiowa gwałtownie unosiła się i opadała po tym, jak się przeforsowała wspinaczką na niewielki pagórek. Wiatr osuszał policzki dziewczyny, chłodząc również buzujące w niej emocje. Gniew Emil stopniowo słabł. Ustępował temu, czego młoda panna nie znosiła z całego serca. Obawie. Mogła się denerwować, krzyczeć, protestować, ba, mogła nawet uciec do brata, ale wiedziała, że ojciec dopnie swego. Wyśle ją na południe na rozpoczęcie sezonu, a ciotka Sila zrobi wszystko, aby znaleźć dla niej męża. I chociaż cały świat, jak sądziła, przysiągł się przeciwko niej, nawet poszarzałe niebo, po którym szaleńczo mknęły niemal czarne chmury. Emil zdała sobie sprawę, że nie może się poddać. Niech będzie, pojedzie do tego Londynu. A gdy tylko zorientują się, że tam nie pasuje, prędko odeślą ją do Glams, do domu. Rozdział pierwszy: Anglia, Londyn, Manners House, pół roku później. Alister obracał w dłoni niewielki skrawek papieru znaleziony w jednej z szuflad. Ktoś zaczernił go za maszystymi literami zapisanymi ciemnym atramentem. Duke wypuścił notatkę z pomiędzy palców. Patrzył, jak z cichym szmerem opadła na blad masywnego dębowego biurka, za którym siedział. Odchylił się na krześle, rozmasowując dłonią kark. Powiedział spojrzeniem po sporym pomieszczeniu, zastanawiając się nad znaczeniem wyrazów, które analizował przez ostatni kwadrans. Chociaż od pogrzebu minęło pół roku. Mężczyzna wciąż nie potrafił oswoić się z myślą, że ojca już nie ma. Wręcz przeciwnie. Wydawało mu się, że lada moment wysokie drewniane drzwi na powierzchni, których wytłoczono skomplikowane wzory, z hukiem się otworzą, a wolną przestrzeń niemal w całości wypełni sylwetka Duke'a Edwarda. Takiego, jakim go zapamiętał. Wysokiego, postawnego, pełnego energii. Do gabinetu zaglądały promienie wrześniowego słońca. Nie ginęły w chmurze dymu z cygar, który ojciec tak namiętnie wypalał, lecz leniwie opadały na grzbiety oprawionych w skórę tomisk. Wysokie regały sięgające po sam sufit zajmowały prawą część pomieszczenia. Złote promienie ześlizgiwały się po ozdobnym globusie i padały na kwiaty, które uparcie znosiła tu dukesa. Spojrzenie mężczyzny zatrzymało się na niskiej sofie ustawionej naprzeciwko wygaszonego kominka. Skóra w jednym miejscu była wytarta, przez co mebel nadawał się do renowacji – ale Alister zaprotestował, kiedy matka to zasugerowała. Trzaski parkietu towarzyszyły mu od dziecka. Pamiętał, jak wielokrotnie zdradzały ojcu jego obecność w tym miejscu. Podobnie było ze zniszczoną kanapą, w blakłymi okładkami ksiąg czy popsutym, pokrytym kurzem zegarem w rogu pomieszczenia. Rodzinnym zabytkiem, którego nigdy nie naprawiono ze względu na wyjątkowo głośne, niemożliwie irytujące tykanie. To wszystko nie wyglądało reprezentacyjnie. Może i świadczyło o niedbarstwie, ale dla Alistera miało swój urok – Zawierało w sobie ducha jego ojca, a to dodawało mu otuchy. Spokój panujący w samotni przerwało przeciągłe skrzypienie, jakie wydały otwierane drzwi. Na chwilę serce mężczyzny zamarło, bo naprawdę myślał, że ujrzy w progu ojca. Już słyszał jego tubalny głos, głośny śmiech i cięty komentarz na temat miny, jaką zrobił. Zamiast duka Edwarda do gabinetu wkroczyła dukessa. Alister poderwał się z fotela, ale matka z skinieniem dłoni nakazała mu usiąść. Zrobił to dopiero wtedy, kiedy sama przysiadła na brzegu jednego z krzeseł ustawionych po drugiej stronie biurka. Przez chwilę milczała, rozglądając się po dobrze znanym pokoju. Alister nie wiedział, czy kierowała nią ciekawość, jedynie sprawdzała, jakie zmiany wprowadził w należącym teraz do niego gabinecie, czy może doszukiwała się ducha ukochanego męża w pozostawionych bibelotach. W każdym razie cierpliwie czekał, aż się pierwsza odezwie, chociaż chciał ją zapytać, jak się czuje, a także zapewnić, że w razie potrzeby może na niego liczyć i powiedzieć, że utrata duka Edwarda, niezależnie od tego, jak się rozstali, bolała go równie mocno, a widok jej samej, szlochającej w chusteczkę z inicjałami ojca, rozdzierał mu serce. Jednak manersowie nigdy nie byli zbyt wylewni, dlatego żadna z tych myśli nie została ubrana w słowa. Nie wychodzisz dzisiaj? Zapytała w końcu dukessa, posyłając mu blady uśmiech. Poprawiła materiał czarnej sukni, a jej bladą twarz opadły promienie popołudniowego słońca. Powoli przymknęła powieki, rozkoszując się ciepłem, które wygładziło napięte rysy kobiety. Żałoba. Mówi ci to coś? odpowiedział bardziej opryskliwym tonem, aniżeli zamierzał. Na widok zmarszczki, która przecięła czoło matki, poczuł wyrzuty sumienia. Nie chciał być niemiły, nie dla niej, ale w tej jednej kwestii nie zamierzał ulec. Został mu tydzień. Później czerni zastąpi szarość, a ciszę gabinetu nieznośny gwar socjety. Powinien zacząć stopniowo uaktywniać się towarzysko. Pojawiać się na przyjęciach, kolacjach, ale jeszcze nie brać w nich czynnego udziału. Gdyby to od niego zależało, mógłby przez kolejne trzy miesiące chodzić w czerni i dalej ukrywać się w domu, przyjmując jedynie interesantów. Wciąż nie oswoił się z myślą, że teraz to on nosi tytuł duka i na nim ciążą wszystkie związane z tym obowiązki. Miło byłoby, gdybyś gdzieś wyszedł. I wyjdę. Na obrady parlamentu. Odparł, prostując się w fotelu. Przysunął do siebie potężną księgę z rachunkami. Otworzył ją gwałtownie, czując na sobie uważne spojrzenie. Zaczął przekładać strony zapisane równymi rzędami cyfr. W głębi ducha wiedział, że matka tak prędko nie da mu spokoju. To nie było w jej stylu. Alisterze zaczęła łagodnie, a po szumie, Halek zorientował się, iż wstała z zajmowanego krzesła. Podniósł głowę, posyłając matce pytające spojrzenie. Nie musiała nic mówić, bo wyczytał odpowiedzi jej oczu. Żałoba nie wykluczała całkowicie życia towarzyskiego, a jedynie je ograniczała. A poza tym martwiła się o niego. Najpewniej chciałaby, aby odnowił przyjaźnie, bądź zwyczajnie z kimś porozmawiał o czymś innym niż interesy. Może nawet wyszedł z domu, i to niekoniecznie do banku czy parlamentu. Na spacer, przejażdżkę konną po parku. Dokądkolwiek. Wyciągnęła dłoń, by położyć ją na jego ramieniu. Wzdrygnął się lekko, odzwyczajony od jakiejkolwiek bliskości i czułości, ale się nie odsunął. Do tych matki miał w sobie coś niesamowitego, jakieś kojące właściwości, których nie potrafił pojąć. Jakby wraz z tą kruchą, delikatną ręką, którą ostrożnie, jakby z wahaniem nakrył swoją, spływała na niego niewidzialna fala spokoju, ciepła oraz miłości. Wiem, że cię to wszystko przytłacza i nie potrafisz odnaleźć się w nowej sytuacji zaczęła powoli. Ale to właśnie jest życie, do którego cię przygotowywaliśmy. To jest świat. Do którego należysz, Ali? Przytaknął skinieniem głowy, nie wdając się w dyskusję. W ustach czuł dziwną gorycz. Mawia się, że czas leczy rany. Wydawałoby się więc, że sześć miesięcy to wystarczająco dużo, by pożegnać się z ukochaną osobą. Nic bardziej mylnego. Przez ostatni tydzień Alistair zmagał się nie tylko z własnymi uczuciami, ale również z wciąż świeżym i głębokim smutkiem matki. Chociaż Dukessa opuszczała swoje apartamenty i większość dnia spędzała w pomieszczeniach na parterze domu, zachowując przy tym względny spokój, Ali wiedział, że to tylko pozory, które zachowywała, by nie dokładać mu zmartwień. Może nie widzieli się przez ostatnie parę lat, może kontakt ten osłabł, ale więź, jaka ich łączyła, matki i syna, była czymś niezwykle silnym. Wyrywając się z zamyślenia, poprawił jeszcze raz wysoki kołnierz śnieżnobiałej koszuli, a potem wygładził opuszkami palców materiał czarnego, niedawno uszytego fraka, podkreślającego szerokie ramiona oraz wąską talię. Przez ostatnie dni zastanawiał się, w jaki sposób mógłby poprawić dukeś się humor. Mając w pamięci rozmowę odbytą w gabinecie, uświadomił sobie, że miłość stanowiła coś w rodzaju miecza obosiecznego. Martwił się o matkę tak jak ona martwiła się o niego. Dlatego dosyć niechętnie postanowił przyjąć jedno z licznych zaproszeń, jakie wpłynęło ostatnio do Manners House. Decyzja ta, choć absolutnie nie była mu w smak, już obfitowała w profity. Dukasza wyrwała się z marazmu, w jakim trwała całe popołudnie i, jak zauważył, ani razu nie sięgnęła po chusteczkę z inicjałami ojca. — Powóz? — zapytał Alister, przyglądając się jeszcze raz swojemu odbiciu w lustrze. Strój miał elegancki i modny. A po latach musztry również jego sztywnej, wyprostowanej postawie nie można było niczego zarzucić. Pozostały jedynie brązowe, wciąż przydługie włosy, które nie chciały dać się poskromić. Niemniej, tyle powinno wystarczyć. Uznał w duchu, po czym uśmiechnął się ponuro, zdając sobie sprawę, jak bardzo był to znajomy obraz. Wszystko było takie samo. Ciemny stary dywan o puszystym włosiu w jednym miejscu nieodwracalnie przydeptany przez wypastowane buty poprzednich główrodu. Wysoka, nieskazitelnie czysta tafla zamknięta w ciężkiej, wykonanej z mosiądzu i pozładzanej ramie. Zapach męskiej wody kolońskiej, zmieszany z zapachem drewna, z którego wykonano meble i kurzu kryjącego się w zakątkach głównej sypialni. Wszystko było takie samo, a jednak tak bardzo inne. Spojrzenie młodego dółka powędrowało w stronę stojącej w pobliżu pufy obitej ciemnym aksamitem. To właśnie stamtąd. Przyglądał się, jak ojciec szykował się do wyjść. Naiwnie wierzył, że będzie mógł cieszyć się tamtą perspektywą przez kolejną dekadę. Gotowy wasza miłość. A matka? Dukesca wdowa odpoczywa wasza miłość, odpowiedział ponownie kamerdyner tym dobrze znanym, spokojnym tonem. W końcu służył temu rodowi od lat, zawsze miał wszystko pod kontrolą. Dukessa poprawił go twardo alister. Wiedział, że Tomas nie popełnił błędu, jednakże dopóki nie miał żony, nie było potrzeby stosowania takiego rozgraniczenia. Zresztą wszystko wskazywało na to, że jeszcze długo stan ten nie ulegnie zmianie. Wyszedł z głównej sypialni, pozostawiając w niej zmieszanego kamerdynera. Zbiegł po stopniach obłożonych granatowym chodnikiem, kierując się do przestronnego holu, gdzie minął się z lokajem, który otworzył mu drzwi. Chłodny wieczorny wiatr owiał twarz wychodzącego oraz jego wysoką, smukłą sylwetkę. Nasunął na głowę czarny kapelusz o kształcie przypominającym stożek, najnowszy krzyk mody i ruszył powoli w stronę czekającego powozu. Wciągając na dłonie białe rękawiczki, uświadomił sobie, że było to pierwsze towarzyskie wyjście od niepamiętnych czasów. Złapał się na myśli, że ostatnio pojawił się na salonach w czasach młodości. Przez ten okres tak wiele się wydarzyło. Wzdrygnął się mimowolnie, wspinając się po stopniach do wnętrza pojazdu. Zawsze uważał, że powiedzenie o tym, że każdy zmaga się ze swoimi demonami, było mocno przesadzone. W końcu z czym nie mógłby sobie poradzić człowiek, co miałoby być tak silne, że spędzałoby mu sen z powiek, okradało ze spokoju, bezdusznie zamykało w pudełku zdenerwowania. Przeszłość. Alister czasami nie potrafił uciec od wspomnień. Nic dziwnego, w końcu wciąż były stosunkowo świeże. Nadal słyszał krzyki, ogłuszających ugarmat, czuł zapach prochu oraz ten dominujący odór krwi zmieszanej ze świeżą chmurą ziemi wzbitej przez ostrzał. Pamiętał ich paskudny smak. W dalszym ciągu budził się skrzykiem, krzykiem, o ile w ogóle udawało mu się zasnąć, bo często nie potrafił tego zrobić. Ciepłe i wygodne łóżko było dla ludzi z jego sfery czymś normalnym, a dla niego jawiło się jako luksus, który jedynie przywoływał wyrzuty sumienia z dalekich odbętów umysłu. Te z kolei miały bardzo lepkie macki. Gdy raz przyczepiły się do myśli, przez długie godziny nie chciały odejść. Najwidoczniej niektórzy nie mieli szansy ponownie zaznać tego przywileju. Po tym, co przeszedł na kontynencie, jak miałby zająć się normalnym życiem. Zarządzanie majątkiem, założenie rodziny, staranie się o dziedzica. Takie normalne, tak bardzo prozaiczne i jednocześnie tak obce. Chwilowo pozostawił te przemyślenia za sobą. Wysiadł z powozu. Dotarcie na miejsce zajęło mu o wiele mniej czasu, aniżeli przypuszczał. Postanowił skupić się na przyczynie swojej obecności tutaj. Chciałby któraś z dawnych koleżanek matki złożyła jej wizytę i napomknęła o tym, że rzeczywiście pojawił się na przyjęciu. Porozmawiał z kilkoma osobami, zainteresował wydarzeniem. Nieoczekiwania najbliższa godzina jawiła się jako bardzo długa. Proszę, proszę, kogo ja widzę. Alister zatrzymał się na stopniach prowadzących do budynku. Powoli się obejrzał, aby ujrzeć szeroki uśmiech na twarzy Jamesa Magleida. Lorda Huttington, który powoli wspinał się po schodach, by się z nim zrównać. Przez chwilę mierzyli się na pozór obojętnymi spojrzeniami i niemal równocześnie zamrugali. Wtedy uśmiech Magleida zgasła, a brewa Listera drgnęła. Ten niemy pojedynek przerwało równoczesne parsknięcie śmiechem, po jakim nastąpił mocny męski uścisk. Dobrze ci widzieli. Ciebie także, James. Razem, ramię w ramię wkroczyli do salonu hrabiego Wembley, w którym już zgromadziło się sporo osób. Spotkanie miało charakter nieoficjalny, o czym kilkakrotnie wspominała dukesza. Na liście gości znaleźli się nieliczni, jedynie starzy znajomi oraz bardziej interesujące osobowości. <laughs> interesujące osobowości. Ładnie ujęte, stwierdził w duchu Alister, marszcząc czoło. Zastanawiał się, do której grupy przynależał. Ze względu na nazwisko raczej do pierwszej, chociaż widząc skierowane w jego stronę pełne ciekawości spojrzenia, przypuszczał, że do tej drugiej. Może powinno go to zaniepokoić albo chociaż odrobinę onieśmielić. Fakt, iż znalazł się pośród tylu ludzi w dodatku w roli sensacji wieczoru. Nieszczególnie go to jednak obchodziło. Szybki rzut oka na gości wystarczyłby przyznać matce rację. Nie mogła wybrać lepszej okazji na jego powrót. Starannie wyselekcjonowane grono, które znało Manersów nie od dziś, miało ułatwić mu ponowne nawiązanie kontaktów towarzyskich. Niewątpliwie za największy plus poczytywał nieobecność młodych panien, które szukałyby sobie męża. Alister z chęcią korzystał z towarzystwa Jamesa. Przypominało mu to stare dobre czasy. Wracały pewne przyzwyczajenia i odruchy. Udało mu się odnowić parę znajomości z czasów szkolnych oraz zawrzeć kilka nowych, co sprawiło, że nie postrzegał tego czasu jako straconego. Ostatecznie im więcej ludzi pozna, tym bardziej poszerzy potencjalne grono kontrahentów. Później obserwował, jak przyjaciel raz za razem przegrywał w karty. Znowu. Pod tym względem, mimo upływu lat, nic się nie zmieniło. James był bystry, niezwykle spostrzegawczy, ale te cechy szerokim łukiem omijały okrągły stolik i leżące na nim papierowe kartoniki. W okolicach północy Alister nawet zaczął nieśmiało sądzić, że wieczór był udany. Co prawda kilkakrotnie czuł się wyobcowany, parę razy uciekł myślami gdzieś w głąb siebie. Jednakże jak na pierwsze towarzyskie spotkanie po tylu latach poszło całkiem nieźle. Udało mu się na nikogo nie burknąć, nie spojrzał krzywo na żadnego rozmówcę oraz dobrze ukrywał ogarniającego momentami znudzenie. Gdy opuścił miejską posiadłość hrabiego, nigdzie nie zauważył powozu z rodowym herbem. Wsunął kapelusz pod zgięty łokieć, dociskając go do ciała, i pełną piersią odetchnął chłodnym powietrzem, rozkoszując się spokojem nocy. Duke Ratland. To tyle, jeśli chodziło o spokój. Kiedy się odwrócił, napotkał bystre oraz uważne spojrzenie starszej kobiety, którą od razu rozpoznał. Nie sposób było jej zapomnieć, mimo upływu lat, chociaż obraz jaki nosił w pamięci nieco różnił się od obecnego. Dama była niesamowicie chuda, zawsze nienagannie wyprostowana, przez co sprawiała wrażenie surowej i dokładnie tak odnosiła się do młodzieży pojawiającej się na salonach. Teraz wyglądała na zmęczoną. Zniknął z jej oczu ten złośliwy błysk, a postawa zmieniła się z upływem czasu, podobnie jak kolor piętych włosów, które mieniły się srebrem w przydymionej po świecie nocnych lamp. Hrabina Sefton. Skłonił z szacunkiem głowy. Niemalże słyszał w głowie śmiech ojca. Ze wszystkich matron chodzących po Londynie musiał trafić akurat na lisicę. Najbardziej przebiegłą, sprytną, obeznaną w socjecie kobietę. Mogłaby być jego babcią, jeśli nie prababką. Jak na kobietę w tym wieku przystało, powinna wypoczywać w rodzinnej posiadłości na wsi zamiast pleści niewidzialne nici pomiędzy ludźmi, aby później za nie znienacka pociągać oraz dopasowywać relacje poszczególnych osób do własnych wyobrażeń. O tak, to wszystko było doskonale przemyślane. To niby przypadkowe spotkanie również. — Miło cię wreszcie zobaczyć w domu, chłopcze — powiedziała. Służący zbliżył się do niej z pelisą oprzytą jasnym futrem na krawędziach. Według Alistera było odrobinę za ciepło na podobne odzienie, ale nie skomentował tego w żaden sposób. Pomógł je założyć damie. Twoja matka odchodziła od zmysłów, twój ojciec zachorował, a ty, zamiast być przy nim, włóczyłeś się po Europie za Wellingtonem kontynuowała. Zanim owinęła się szczelnie wykonanym z drogiego materiału okryciem, błysnęła jej diamentowa kolia. Nie ma niczego ważniejszego od służby dla kraju, hrabino odpowiedział grzecznie, chociaż nie do końca zapanował nad tonem swojego głosu. Był pewien, że zauważyła emanujący z niego chłód, a podejrzliwe spojrzenie, jakie mu posłała, jedynie to potwierdziło. Oczywiście, przytaknęła, wskazując dłonią na nadjeżdżający powóz. Spełniłeś swój idealistyczny młodzieńczy obowiązek, więc rozumiem, że teraz zamierzasz zająć się czymś nieco bardziej przyziemnym. Posłusznie zaproponował jej ramię, oferując tym samym wsparcie. Zignorował pytanie, uznając je za stwierdzenie. Może nie do końca mu to odpowiadało, może nieustannie to od siebie odsuwał, ale wiedział, że prędzej czy później będzie musiał się tym wszystkim zająć. Planowałam wysłać do Duke'a stosowne zaproszenie, mówiła dalej, schodząc ostrożnie po stopniach. Uwadza Alistaira nie umknął fakt, iż użyła tytułu. Nie omieszkam jednak wspomnieć o tym już teraz. W najbliższą środę organizujemy w Almak Bal, będzie na nim sporo pięknych, niezamężnych panien, które będą potrzebowały opieki. Opieki zdusił prychnięcie. Oczywiście miała na myśli coś więcej niż spędzenie z jakąś dziewczyną kilkunastu minut. Jawnie sugerowała mu, że chodziło o znajomość znacznie dłuższą, trwalszą, taką do końca życia. Przystanął przy stopniach prowadzących do powozu. Dama popatrzyła na niego swoimi ciemnymi oczami, rozważając coś w duchu. Alister poczuł się odrobinę nieswojo. Podejrzewał, że właśnie planowała z którą panną zapoznać go jako pierwszą. Co zrobiłby ojciec? Myśl. Dziękuję za informację, hrabino odpowiedział, skupiając na sobie ponownie uwagę damy. Doprawdy doceniam wspaniałą myślność hrabiny i dobrą wolę to przechylił głowę. Niesamowicie miłe z hrabiny strony takie zaangażowanie w edukację tych młodych panien. Myślę, że moja matka z przyjemnością pomoże hrabinie realizować to jakże wymagające zadanie. Niezwłocznie przekaże jej pani prośbę oraz zaproszenie. Uśmiechnął się niewinnie, pomagając Lady Moliny wsiąść do powozu. Przez chwilę wyglądała, jakby chciała coś powiedzieć. Ostatecznie pokręciła głową, życząc mu spokojnej nocy. A rozdział drugi. Emil zajmowała jeden z dwóch foteli ustawionych przy wygaszonym kominku w pokoju gościnnym, który przez najbliższe dni miał jej służyć za sypialnię. Podrygując nerwowo nogą, co jakiś czas zerkała w kierunku pobliskiego okna. W końcu zamknęła trzymaną na kolanach książkę i poderwała się z miejsca, wyciągając dłoń, w ostatniej chwili jednak ją opuściła. To było głupie. Niezadowolona prychnęła i cofnęła się w głąb pomieszczenia, aby po chwili zacisnąć wargi i zamaszyście się odwrócić. Znowu stanęła przy oknie, chwyciła pomiędzy palce delikatną tkaninę, a następnie z ciężkim sercem ją odsunęła. Czuła się jakby zdradzała szkocję. Ale tylko trochę popatrzy. To nic złego, prawda? Ostrożnie wyjrzała z za firanki. Promienie zachodzącego słońca oświetlały jedynie dachy poszczególnych budynków, pozwalając półmrokowi panoszyć się w wąskiej Albemarle Street. Westchnęła cicho, widząc, jak mieszkające w pobliżu panny w jej wieku właśnie jechały powozem na wieczorek muzyczny. Nie wiedziała tego na pewno. Rachel jednak ostatnio napomknęła, że to bardzo modne. Niezależnie od tego, dokąd się wybierały, w głębi duszy bardzo im zazdrościła. Wszak jej życie nie obfitowało ostatnio w rozrywkę. Wręcz przeciwnie. Stało się nużąco monotonne. Początkowo droga do Londynu wydawała się jej czymś ekscytującym, wyjątkowym. Owszem, już wcześniej podróżowała, ale raczej nie na tak długie dystanse. Nie sypiała co noc w innej gospodzie czy pensjonacie. Nie miała również szansy podziwiać przez okno powozu nieustannie zmieniających się krajobrazów, co przez jakiś czas robiła z zainteresowaniem godnym małego dziecka. Jednakże po tygodniu monotonnego kołysania, stukania podków, złamaniu osi koła i spania w niewygodnych łóżkach, stopniowo ciekawość ustępowała znużeniu i złości. Krajobraz przestał mele interesować. Niewielka przestrzeń zaczęła męczyć, a książka, którą ze sobą zabrała, już dawno się skończyła. Po prostu się nudziła. Nuda z kolei sprzyjała głupim myślom, Dąsom i ciągłemu wierceniu się na siedzeniu wyściełanym ciemnym materiałem. Tęsknota za Szkocją rosła w niej z każdą przebytą milą, podobnie jak gniewna ojca. To glams było jej domem. Glams, w którym dominowała natura, z którą potrafiła grać w jej grę. Znała zasady, w dużej mierze przewidywalne. Wystarczyło odpowiednio odczytywać znaki, czego zdążyła się nauczyć. A Londyn. Londyn rządził się swoimi ludzkimi prawami, które już pierwszego dnia wydały się Emil niezwykle obce. Tyle powozów, koni, pięknie ubranych dam, gentlemanów, ten gwar, ta szarość, tak mało zieleni. Było w tym coś przerażającego, coś co sprawiło, że Mela z ulgą wręcz powitała wiadomość, że ciotka z kuzynką pragną odpocząć po podróży i przez najbliższy czas nigdzie jej nie zabiorą. A z drugiej strony, ileż można było snuć się po rezydencji przy Albemarle Street. Rachel uwielbiała cytować w listach swoją matkę. Ta nieustannie powtarzała, że ciekawość jest cechą wielce niepożądaną u młodej damy. Amy, odsuwając się od okna, w duchu przyznała kobiecie rację. Potwornie czuła się z myślą, że tak bardzo pragnęła wyjść na ulicę tego paskudnego, brudnego i hałaśliwego Londynu. Okropnie czuła się ze świadomością, że interesowały ją te wszystkie budowle, które widziała z zaszklanej tafli i, co gorsza, już nie mogła się doczekać, aż zobaczy je z bliska. Bo w końcu w ten sposób nie tylko zdradzała swój dom. Ale także samą siebie. Gdy parę dni później Emil wróciła myślami do tego momentu, gdy z ciekawością wyglądała przez okno swojej sypialni, miała ochotę parsknąć śmiechem. Jak mógł jej przeszkadzać spokój? Jak mogła na niego narzekać? Pokręciła z niedowierzaniem głową, kontynuując nerwową wędrówkę po salonie wujostwa. Przemaszerowała obok wygaszonego kominka, minęła pianino, przy którym siedziała Rachel, i studiowała zapisane nutami karty, aż wreszcie dotarła do wysokiego okna, gdzie. Zamarła. Opierając się o drewnianą ramę, ostrożnie odsunęła firankę. Wyjrzała na prowadzący do budynku chodniczego, a potem dalej. Na ulicę. Emil. Odskoczyła od okna, czując jak na jej policzkach pojawiają się rumieńce. Splotła ręce za plecami, zerkając w stronę ciotki. Lady Cecily odłożyła na kolana ręczną robótkę, której poświęciła ostatni kwadrans swojej uwagi. W ostatnich dniach koncentrowała się na bratanicy, chociaż nie zawsze było to rozsądne. Emil co najmniej dwa razy dziennie przyprawiała ciotkę o palpitację serca, a raz nawet potrzebne były sole trzeźwiące, kiedy Sila zasłabła na skutek skandalicznego zachowania młodej panny. — Usiądź i zajmij się czymś pożytecznym, jak na damę przystało. I nie wywracaj oczami, bo tak ci zostaną. Emil jęknęła głośno, nie kryjąc frustracji. Nie rób tego, nie rób tamtego. Najlepiej siedź cały dzień na miejscu i ładnie wyglądaj. Miała tego już serdecznie dość. Nic nie robienia, zastanawiania się, co jej wolno, a czego nie, co wypada, a co jest zakazane. I pomyśleć, że cały czas przebywała w domu. Co to będzie, gdy w końcu wyjdzie do towarzystwa? Na złego ducha. Brakowało jej swobody, uspokajającego widoku ciągnących się aż po horyzont zielonych pastwisk, mieniących się złotem pól oraz łagodnego odcienia wrzosu. Ileż by oddała, aby znowu leżeć na miękkiej trawie Wodzić palcem po błękitnym niebie za białymi chmurami Sięgać wzrokiem aż po majaczące na horyzoncie wzgórza Chciała znowu wspinać się na wieżę zamku, aby otworzyć szeroko okno Poczuć w ciemnych, rozpuszczonych włosach porywisty szkocki wiatr Pragnęła biegać po dzikim lesie Czuć pod palcami dłoni chropowatą korę pni, do jakich często się tuliła Wdychać zapach sosen i ściółki Po prostu chciała znaleźć się z powrotem w glams Pośród zamieszkujących je duchów Ciotka znowu jej się przyglądała. Dlatego powoli przeszła przez salon, by zająć miejsce na fotelu. Sięgnęła potem ich poezji Rachel i przewróciła stronę. Udawała, że z zainteresowaniem czyta kolejny wiersz, myślałam jednak wciąż była daleko. Błądziła od rzeczy, które kochała z całego serca, do tych, których nie znosiła, na moment zatrzymując się przy takich, jakie musiała znieść, aby osiągnąć swój cel. Dzisiaj miała je odwiedzić hrabina Sefton. Według ciotki była to jedna z niewielu kobiet, która miała realny wpływ na to, co działo się w Socjecie. Zyskanie jej aprobaty równało się jednoczesnemu wkradnięciu w kradnięciu właskę pozostałych. Potężna pani bilecik, jak złośliwie przezywała ją w myślach Emil, dysponowała monopolem na rozsyłanie zaproszeń na bal w Olmak. Dziewczynę niewiele obchodziło olmak, a jeszcze mniej interesował ją debiut i związane z nim późniejsze przyjemności. To wcale nie był przywilej. Wizja tych wszystkich herbatek, obiadków, podwieczorków, wieczorków muzycznych, długich balów to były kajdany nieuchronnie ciągnące w stronę małżeństwa, którego za wszelką cenę chciała uniknąć. Zerknęła w stronę sztywno wyprostowanych pleców, pięknie upiętych, jasnych pukli, które łagodnie opadały na karg młodszej kuzynki. Nie mogła jej tego zrobić. Nie mogła zaprzepaścić szansy Rachel. Dlatego od samego rana na żołądku Mary zaciskał się nieprzyjemny supeł, bezlitośnie obejmujący wnętrzności. W klatce piersiowej zaś tłukło się niespokojne serce targane ciekawością, wymieszaną z obawą. Chwilami Amy brakowało oddechu. Wyłamując nerwowo palce, udawała, że nie dostrzega ganiącego spojrzenia ciotki. Była zbyt zajęta wyciąganiem szyi i wyglądaniem przez kolejne okno. Targające nią wątpliwości nie pozwalały nawet na chwilę wytchnienia. Z jednej strony nie chciała mieć nic do czynienia z londyńskim towarzystwem, bo z całego serca pragnęła wrócić do domu. Z drugiej zaś uwielbiała swoją kuzynkę i wiedziała, że od tego, jak się zachowa, zależała również przyszłość Rachel. Rozmyślania te przerwał lokaj, który pojawił się w wejściu do salonu. Niósł srebrną tacę, na której znajdowały się dwa bileciki. Na ich widok podnerwowana, Emil prawie spadła z sofy. Dlaczego były dwa? Lady Cecily... Również się tego nie spodziewała, bo zmarszczyła brwi, jednocześnie odkładając robótkę do stojącego u jej stóp koszyka. Z zainteresowaniem sięgnęła po wykonane z ozdobnego papieru wizytówki, poprawiając na nosie cienkie, druciane okulary. — Na Boga! — odezwała się w końcu, gwałtownie prostując. Popatrzyła na służącego, jakby szukając wsparcia dla swoich decyzji. Kiedy ten dobrodusznie skinął głową, poderwała się energicznie z fotela. — Nie stój tak, Matteo. Zabierz koszyk, niech Teresa przygotuje herbatę. I niech zmieni zastawę na różaną, na litość. Co tak patrzysz? Pospiesz się! Następnie hrabina wzięła Tomik poezji z kolana Emil i ruszyła w stronę niewielkiego stolika ustawionego w rogu pokoju, lecz w połowie drogi zrezygnowała. Tama cofnęła się, aby ponownie wcisnąć przedmiot w dłonie wiercącej się na sowie bratanicy. — Wyprostuj się, Amelio — poleciła tonem nieznoszącym sprzeciwu. — O, dokładnie tak — kiedy wejdą, wiesz, co masz robić. Potem najlepiej się nie odzywaj, chyba, że ktoś cię o coś zapyta. A ty, Rachel? Zerknęła w stronę wciąż siedzącej przy pianinie córki. Zostań tam, gdzie jesteś. Mamo, co się dzieje? Wszelkie nadzieje Amy na to, iż kuzynka będzie wiedziała coś więcej, wyparowały, gdy ta spojrzała na nią swoimi dużymi, błękitnymi oczami, w których błyszczało zdezorientowanie. W kominku, nierozpalone. Nie uważacie, że jest tutaj za chłodno? Mateo, natychmiast rozpala ogień. Wstyd! Mamo! — powtórzyła ostrożnie Rachel, marszcząc jasne brwi. — Odwiedzi nas nie tylko hrabina Sefton, ale także dukes Saratland — powiedziała pospiesznie ciotka. — Matteona, toś boską, nie obchodzi mnie, że drewno nie do końca się wysuszyło. Kazałam ci wciągnąć je do schowka. Kobieta pospiesznie opuściła pokój, chwytając w dłonie suknię. Reakcje obu dziewcząt były tak różne, jak różnią się od siebie księżyc i słońce. Rachel podniosła się z entuzjazmem z ławeczki, przyciskając zaciśnięte w pięści dłonie do warg, aby stłumić iście dziewczęcy pisk. Podskoczyła w miejsca, następnie podbiegła do wiszącego na ścianie lustra, aby poprawić ułożenie włosów i uszczypnąć się w blade policzki. Z kolei Emil opadła na miękkie obicie sofy, dziękując w duchu za to, że ciotka była zbyt zaabsorbowana domem, by zwrócić jej uwagę. Dukessa. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Audrey Manners. Dukessa Rutland od samego rana była zamyślona. Jej droga przyjaciółka, Lady Moliny, nosząca tytuł hrabiny Sefton, siedziała tuż obok niej, snując swoim ponurym głosem plany dotyczące zbliżającego się balu. Starsza dama miała wszystko nie tylko zaplanowane, ale również przygotowane, wręcz dopięte na ostatni guzik. W związku z tym dukessa, uważając tę rozmowę w istocie za całkowicie zbędną, ograniczyła się do grzecznego przytakiwania. O wiele trudniejsze było ignorowanie wszelkich aluzji dotyczących jej jedynego syna, aktualnego duka. Rozumiem i doceniam twoją troskę, Mario — odezwała się w końcu, przerywając zdającą się nie mieć końca listę nazwisk potencjalnych kandydatek do tytułu dukesy, jakie hrabina wymieniała. — Przyznam, że twoja pomoc jest doprawdy nieoceniona, ale Alister jest dorosły. Poradził sobie na wojnie, radzi sobie z prowadzeniem majątku, więc nie gniewaj się, moja droga, ale myślę, że kwestia orzanku nie będzie stanowiła dla niego większego problemu. Maria Margaret przez ułamek sekundy wyglądała, jakby ktoś ugodził ją czubkiem jej własnej laski w twarz. Zaskoczenie, jakie sugerowały podłużna zmarszczka ciągnąca się przez całe czoło, zmarszczone brwi oraz zaciśnięte wargi, szybko jednak zostało wyparte przez pogodny uśmiech. Audrey, jesteś matką idealną! zauważyła. — I właśnie dlatego muszę ci pomóc. Chwali ci się to, że ufasz synowi. I o ile wybór małżonki, jak zauważyłaś, nie stanowi problemu. O tyle wybór panny godnej noszenia tytułu dukesy. Już tak? Dukessa Ratland z ulgą powitała fakt, że w końcu dotarły na miejsce. Ponownie przytakując kolejnym słowom Maryi i Margaret, do których nie przykładała szczególnej wagi, wysiadła z powozu pierwsza — Zaczynała żałować, że dała się namówić na te, jakby to ujął, ali wyprawę. Gdy tylko przekroczyły próg eleganckiego domu, lokaj zabrał od nich wizytówki, by zapowiedzieć przybycie dam. Kątem oka odraj zauważyła, jak droga przyjaciółka przybrała tę nieprzeniknioną minę, która budziła niepokój w drżących serduszkach debiutantek, a jej spojrzenie stało się surowe i oceniające. Aż miała ochotę wywrócić oczami, co było doprawdy dziwne, bo zawsze miała się za wzór cierpliwości, a poczynania Lady Moliny uważała za w pełni zasadne. Chyba zbyt długo towarzyszyła synowi, bo nieświadomie przejmowała jego nawyki. Jak to dobrze, że Ali wreszcie wrócił do domu. Odchodziła od zmysłów, wyczekując wieści z kontynentu, a prawdziwe chwile trwogi przeżyła, gdy przestały przychodzić listy. Myślała wtedy, że już nigdy go nie zobaczy, ale wówczas był przy niej Edward. Napełniał jej serce nadzieją, zapewniając, że Alister wróci cały i zdrowy. Osuszał wilgotne od łez policzki, pocieszając. A potem straciła męża, a odzyskała syna. Maria Margaret chwyciła ją ostrożnie za dłoń, wyrywając z zamyślenia. Odrej uniosła głowę, posyłając przyjaciółce pytające spojrzenie. Och, znowu się zamyśliła. Ostatnio zdarzało się to coraz częściej. Podążyła za hrabiną Sefton do salonu, w którym czekała na nie... Gospodyni wraz z dziewczętami. Duquesza postanowiła trzymać się nieco na uboczu, zrzucając ciężar przewodzenia spotkaniu na kogoś innego. Cały czas uważała, że nie powinna opuszczać domu. Rana powstała w jej sercu wciąż zdawała się zbyt świeża. Jednak Maria Margaret nalegała, zapewniając, że to tylko krótka wizyta. Odrej kojarzyła Lady Willis, hrabinę Craven. Miały przyjemność spotkać się kilkakrotnie na różnych uroczystościach, dlatego ograniczyła się do skinienia głową. Nie trudno było odgadnąć, która z młodych panien była córką gospodyni. Rachel, bo tak miała na imię, okazała się niską panną o filigranowej budowie ciała z delikatną, uroczą twarzyczką w kształcie serca, która przykuwała uwagę. Może to kwestia tego nieśmiałego, ale szczerego uśmiechu, a może tych pełnych życzliwości, błękitnych oczu. Dokerska nie potrafiła ocenić. W każdym razie miała w sobie coś, co przyciągało wzroki, i wzbudzało sympatię od pierwszego spojrzenia. Tego samego nie można było powiedzieć o młodej kobiecie, która stała tuż obok. Jeżeli Rachel brakowało jedynie aureoli nad głową, by dopełnić anielskiego obrazu, to uroda tej damy przywodziła na myśl piekielne czeluści. Nie oznaczało to wcale, iż jej aparycja była nieprzyjemna. Wręcz przeciwnie. Od Panny Willis była co najmniej o głowę wyższa, a figurę miała jakże kobiecą i przyjemną dla oka. Z pewnością nie jeden gentleman mało elegancko się za nią obejrzył. Wargi miała pełne, z ładnie zarysowane łukiem kupidyna. Nos może nieco zbyt duży, ale w dziwny sposób do niej pasował. Nadto odrej musiała przyznać, że tak niesamowicie gęstych czarnych włosów, z którymi ledwie radziły sobie szpilki, nie widziała w życiu, jednakże najbardziej uwagę przykuwały oczy tej młodej kobiety. Ciemne, mieniące się nieznanym, tajemniczym blaskiem. A to Amelia Lyon-Bowes, mówiła dalej lady Cecily. – Emil skorygowała ją niemal natychmiast tamta. Powieko opiekunki nerwowo zadrgała, ale całkiem nieźle udawała, że tego nie usłyszała. Córka mojego brata hrabiego Stratmore i Kinghorn, lorda Glams. Wystarczy, Lord Glams. Och, jaki uroczy akcent! przymknęło Odraj przez myśl. Czyżby szkocki? Tej uwagi lady Willis nie mogła już zignorować. Nie w sytuacji, gdy została wypowiedziana głosem pewnym i spokojnym. Amelia nawet się nie spieszyła, gdy ciotka dyskretnie posłała jej karcące spojrzenie. Dalej stała wyprostowana, wciąż delikatnie się uśmiechając, najwidoczniej nieświadoma gafy, jaką popełniła. Hrabina Craven wyraźnie zesztywniała, wstrzymując oddech. Rachel spuściła wzrok na wyszorowany parkie drumieniąc się jeszcze mocniej, chociaż zaledwie chwilę temu wydawało się to niemożliwe. Maria Margaret uniosła brwini, kryjąc swojego zdumienia. Szykowała się do udzielenia stosownej reprymendy. Już rozchylała wąskie wargi, rezygnując z tego nieprzyjemnego grymasu. Już chciała coś powiedzieć, ale Audrey w porę zacisnęła dłoń na ręce przyjaciółki, którą ta swobodnie opierała na lasce. Normalnie dukessa Rutland nawet by nie zareagowała. Pozwoliłaby, aby lisica zrobiła swoje. W końcu, jeżeli panna miała dołączyć do towarzystwa, powinna wykazywać się nie tylko kulturą czy ogładą, ale także szacunkiem dla starszych. Tylko w tej kobiecie było coś: duch, iskra świeżości, młodości, jakie miała w sobie również jej kuzynka, ale w przypadku Ameli Emil! To było coś nowego, trochę jakby egzotycznego, bo chyba właśnie tak powinno określić tę odrobinę buty oraz pewności siebie, jakże fascynujących i niespotykanych u panien w jej wieku. I prawdopodobnie cechy zaobserwowane przez dukesse sprawiły, że niezrażona ich pełnymi powagi minami Emil kontynuowała. Zgodnie z przyjętą na Wyspach tradycją, najstarszy syn w przypadku mojego rodu powinien nosić tytuł wicehrabiego Lionu. Jednakże. Bardzo często mylono syna hrabiego Stratmore i Kinghorn z lordem Lion, Kings of Arms, czyli tytułem przysługującym hrabiemu Kinul. Splotła przed sobą szczupłe palce. Chcąc uniknąć nieustannego zamieszania, najstarszego syna rodu, z którego się wywodzę, zaczęto nazywać po prostu Lordem Glams. A ponieważ mój dziadek, niech duchy czuwają nad jego duszą, żył bardzo długo, ojciec nawył do tego tytułu i z nim jest kojarzony w Szkocji. Wydawało się, że Lady Cecilia lada moment będzie potrzebować soli trzeźwiących. Z twarzy Rachel nie tylko zniknęły rumieńca, ale także wszelkie kolory, czyniąc ją wręcz trupiobladą. A lisica wyglądała, jakby wyciągnęła już stosowne wnioski. A Audrey... Audrey po raz pierwszy od śmierci męża szczerze się uśmiechnęła. A rozdział trzeci kiedy w środowy wieczór Emil wysiadała z powozu, koncentrowała się na tym, by nie zabrudzić do spódnicy nowej sukni, którą ciotka poleciła dla niej uszyć specjalnie na tę okazję. Materiał na jej nieszczęście był jasny, w odcieniach pastelowych, zaś płyty chodnikowe wciąż pozostawały wilgotne po całodniowej ulewie. Długi cień sylwetki wuja przysłonił na kamiennej powierzchni odbicia lamp świecących ciepłym blaskiem. Układając usta w pełen niezadowolenia grymas i marszcząc przy tym nos, debiutantka powoli podniosła głowę. Omax Assembly Rooms wyglądały doprawdy niepozornie. Budynek, wybudowany z jasnego kamienia w całości, był utrzymany w surowym, macz eleganckim stylu zwanym palladiańskim. Jak wyczytała w jednej z zakurzonych książek, nazwa ta wzięła się od włoskiego architekta Andrei Palladia. Ciotka dyskretnie popchnęła bratanicę w kierunku prowadzącej do wejścia kolejki. Widząc tak wielu ludzi w jednym miejscu, Emil przełknęła głośno ślinę. Uczucie niepokoju, które do tej pory jedynie tliło się w jej piersi, rozpaliło się gwałtownie. Oczywiście wcześniej już brała udział w różnych spotkaniach, nawet balach, tylko że szkockie towarzystwo wydawało się dostojne w odrobinę inny sposób, o wiele bardziej przyjazny. Posuwając się powoli za tłumem, brunetka przyglądała się kolosalnemu gmachowi, który zdobiły ciągnące się do drugiego piętra pilastry. Pomiędzy nimi dostrzegła wysokie, zakończone łukami okna. Właściwie to była rozczarowana. Nieustannie słuchała o omak, które kuzynka w opowieściach przedstawiała jako coś budzącego zachwyt. Tymczasem w zestawieniu z może nieco staroświeckim, ale z pewnością bardzo charakternym, masywnym glams, omak wyglądało jak zwyczajna mieszkalna kamienica średniozamożnego szlachcica. Spodziewała się czegoś znacznie lepszego. I to niby jest miejsce, w którym Anglicy urządzają bale, od których rzekomo zależy życie ich córek? <grych> Pomyślała z przekąsem, przekraczając próg budynku. Wypuściła z pomiędzy palców delikatny materiał sukni, pozwalając, aby opadł na czystą posadzkę. Zsunęła z ramion elegancką pelisę i pozwoliła, aby wuj oddał ją lokajowi. Kiedy ciotka Silla szukała w niewielkiej torebce biletów z zaproszeniami, które przysłała im ostatnio hrabina Sefton, Emil przyglądała się wchodzącym gościom. Wiedziała, że to niegrzeczne, ale nie mogła się oprzeć pokusie. Te wszystkie dziewczęta wyglądały wprost bajecznie. Dostrzegała w ich oczach to samo podekscytowanie, jakie widziała u Rachel. Przyjęła niewielki kartonik i przez chwilę obracała go w dłoniach. Zaledwie kilka dni temu wszyscy myśleli, że sytuacja była przesądzona. W końcu czym innym było rozbawić dukessę, a czym innym zyskać jej zaufanie. Ciotka uważała, że stosunkowo życzliwe podejście do Emil było efektem nieskończonych pokładów dobroduszności dukessy Rutland wyrazem klasy, elegancji oraz cierpliwości. Ale się pomyliła. Dwa dni później pojawił się lokaj ubrany w czarną liberię z podwójnym lampasem, na który składało się złoto oraz ciemne niebieski. Oficjalnie młode panny zostały zaproszone na jeden z największych i najbardziej popularnych balów. — Trzymajcie to przy sobie i nie wypuszczajcie z rąk — pouczyła je po raz setny Lady Cecily, wyrywając Emil z zamyślenia. Skinęła głową i wyprostowała się pod wpływem surowego spojrzenia ciotki. Kobieta przyjrzała się każdej z dziewcząt uważnie, uszczypnęła Rachel w policzki, a potem odgarnęła niesforny kosmyk z twarzy bratanicy — ten jednak ponownie opadł na gładkie czoło, płaskotał dziewczynę w nos oraz wargę. Sila skrzywiła się, a Emil, widząc to, odgarnęła lok za ucho. — Gotowa? — zapytała szeptem Rachel, gdy jej rodzice ruszyli w stronę wejścia do sali. — Pewnie — przyznała znudzonym tonem Emil, chociaż daleko było jej do tego. Jedynie udawała, że tłumi ziewnięcie, co sprawiło, że kuzynka z trudem powstrzymała chichot. — Melu, przestań mi rozśmieszać — jak mama zobaczy, nie zobaczy. Mój pierwszy i oby nie ostatni bal, pomyślała, podążając za krewnymi, długim korytarzem, którego posadzkę chronił czerwony, nieco wytarty dywan. Po wizycie dukes Rutland oraz hrabiny Sefton, przemyślała jeszcze raz całą sprawę. Kiedy usłyszała, że w omak wymagano nienagannego zachowania, Miała ochotę się rozpłakać. Z jednej strony była przeszczęśliwa, bo nie mogła lepiej trafić. Minęło zaledwie pięć minut, a ona już wiedziała, że nie wpasuje się w kanon angielskiej powściągliwości, znudzenia oraz tego dziwnego, niemalże grobowego spokoju. A z drugiej nie miała wyboru. Dla Rachel. Niezależnie od tego, jak bardzo pragnęła wrócić do domu, musiała wymyślić coś, co nie ugodzi w reputację młodszej kuzynki. Główna sala, w której odbywał się pierwszy bal tej jesieni, okazała się całkiem spora. Chociaż przy takiej liczbie ludzi przestrzeń w pomieszczeniu i tak pozostawała znacznie ograniczona. Emil poczuła, jak zasycha jej w gardle. — Na złego ducha, skąd oni się tutaj wszyscy wzięli? — zagadnęła, starając się brzmieć normalnie. Zmusiła się, by się wyprostować i potrzebowała całej swojej siły woli, żeby przestać podrygiwać. Na szczęście zapanowała nad sobą, zanim ciotka się obejrzała, aby sprawdzić, czy wciąż prezentowały się należycie. — To pierwszy oficjalny bal po przerwie letniej — odparła blondynka. A ołmak zawsze cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Powiodła spojrzeniem po sali, wciąż uśmiechając się pogodnie. O, popatrz, niektórzy nie mają biletów. Emil zmarszczyła brwi, starając się sobie przypomnieć, dlaczego te kartoniki były tak ważne. Ach, tak, w przypadku debiutantek to zaproszenia, a dla pozostałych gości znak. Pomieszczenie, w jakim się znalazły, stanowiło nie tylko serce ołmak, ale również całego Londynu. Zebrały się w nim wszystkie nobilitowane głowy, od drobnych baronetów, którzy pragnęli uzyskać wpływy w towarzystwie poprzez lepiej sytuowanych hrabiów, niezadowolonych markizów i obojętnych diuków. By nieco uspokoić rozszalałe serce i nerwowo galopujące myśli, Emil skupiła się na wystroju sali. Przywykła już do gwaru panującego w mieście, ale ten szum rozmów był inny. A może tylko jej się wydawało. Zapewne. Okna, którym przyglądała się już z zewnątrz, otaczały delikatne draperie. Z kolei sufit zdobiła wymyślna sztukateria w stylu Roberta Adama. Emil nieszczególnie znała się na sztuce, ale z nudów przeglądała książki, które kurzyły się na regałach. Gdyby nie brak zajęcia oraz fakt, że Rachel opowiedziała jej o tym, że dekady temu mieszkał w pobliżu królewski architekt, nigdy nie połączyłaby faktów. Mało tego, Adam zaprojektował na życzenie poprzedniego hrabiego Craven wystrój głównego salonu, o czym ciotka nadal wspominała. Oprócz tego był znany z kilku innych, o wiele bardziej monumentalnych prac. — O, Emil! — odezwała się Rachel, chwytając ją za ramię. — Nawet sobie nie wyobrażasz, jak się cieszę, że w końcu tutaj jesteśmy. Czekałam na tę chwilę, odkąd skończyłam dziesięć lat. Widzisz te drzwi po prawej? To przejście na schody i do saloniku dla pań, w którym mogą się odświeżyć. Pamiętaj trzecie drzwi. Drugie to wyjście na korytarz prowadzący do biblioteki, a pierwsze zmarszczyła jasne brwi. — Nawet nie wiem — Emil potakiwała, czując na sobie spojrzenia innych pań. Czy coś było z nią nie tak? Może powinna posłuchać Rachel i zamiast błękitu wybrać róż. Ale przecież niemal wszystkie panny miały na sobie suknie w pastelowych barwach, w dodatku w takim kroju. Skąd więc to zainteresowanie? A tam po lewej stoją patronki omak. Emil, tu kuzynka kopnęła ją w łydkę. Bądź bardziej dyskretna, dobrze? Emil wywróciła oczami z trudem tłumiąc syk bólu. Nie sądziła, że kuzynka miała tyle siły. Starając się zachować dyskretnie, pozwoliła się oprowadzić po pomieszczeniu, zerkając co jakiś czas ukradkowo w stronę dam. Ta ciemnowłosa to hrabina Jersey. Mela odnalazła wspomnianą wzrokiem. Kobieta była niska i pulchna, Miała na sobie czerwoną suknię ozdobioną kamieniami szlachetnymi, stosunkowo ciężką jak na panującą modę. W towarzystwie znana jako Cisza, bo buzia nigdy jej się nie zamyka. — Widzisz? Nieustannie coś mówi. Rachel zachichotała. Wszyscy zastanawiali się, czemu została jedną z patronek. Dopiero jakiś czas temu wyszło na jaw, że odziedziczyła po ojcu bank. A poza tym jest doskonałym źródłem wiedzy. Wie wszystko o wszystkich. Emil odnotowała nowe informacje w pamięci, postanawiając, że będzie unikała hrabiny tak długo, jak tylko się da. Chociaż kobieta wyglądała sympatycznie, raczej nie chciała wchodzić jej w drogę. Na razie nie zamierzała stawać się źródłem plotek, przynajmniej dopóki Rachel nie znajdzie sobie męża. Tuż obok niej stoi hrabina Sefton. Którą już znasz. Dalej ta szatynka to Lady Stewart, kontynuowała przyjaciółka. Rzadko się uśmiecha i wygląda jakby przed chwilą wypiła szklankę soku z cytryny. Gdy tylko Emil wypowiedziała te słowa, Rachel skarciła ją spojrzeniem, mimo iż w kąciku jej warg błąkał się lekki uśmiech. Jest specyficzna, wyjaśniła. Jej mąż, hrabia Castle Ray, jest ministrem spraw zagranicznych. Słyszałam plotkę, że mają w Loring Hall. Zo! Zo! Powtórzyła za nią Emil marszcząc brwi. Właściwie to mało ją interesowało to, kim były patronki omak i czym się zajmowały, ale czasami nawet tak bzdurna wiedza mogła okazać się w przyszłości przydatna. Nigdzie nie widzę dukesy Ratland. Emil odgarnęła nerwowo ciemny kosmyk włosów z twarzy, choć to nie wzmianka o Lady Manners. Wprowadziła ją w popuch. Zorientowała się, że ponad szum rozmów nie wzbijają się już jazgotliwe dźwięki poszczególnych instrumentów. Odszukała wzrokiem orkiestry i poczuła, że robi jej się słabo. Byli gotowi do grania. w Omak właśnie miał się rozpocząć. Lada moment ktoś poprosi ją do tańca. Albo i nie. Już nie wiedziała, co gorsze. Znaleźć się blisko jakiegoś obcego dżentelmena, czy znosić przez kilka minut pełne rozczarowania, spojrzenie ciotki oraz innych matron. — Emil! — wyszeptała nagle podekscytowana Rachel, mało dyskretnie szarpiąc ją za ramię. — Spójrz! — to Duke Ratland. Matka uczulał, aby się nie spóźnił. I był Alisterowi świadkiem, że zrobił wszystko, aby się spóźnić, co wcale nie było takie proste. Mając takiego kamerdynera jak Thomas, który zawsze był gotowy na każdą ewentualność, Duke musiał wykorzystać wszelkie zasoby swojej kreatywności, aby stracić jak najwięcej czasu na przygotowania. Poniekąd nie czuł się z tym dobrze. Przebywał w kraju niewiele ponad pół roku, nie zaczął obracać się pośród arystokratów, a już zachowywał się i myślał jak oni. Spędził w garderobie godzinę, podczas gdy zwyczajowo zajmowało mu to niewiele ponad kwadrans. Zwracał uwagę na doprawdy trywialne kwestie. W każdym z zaprezentowanych zestawów ubrań coś mu nie odpowiadało. Później, kiedy kamerdyner nie patrzył, dyskretnie rozwiązał krawat. Poza tym znowu nie mógł zapanować nad włosami. Należy jednak zaznaczyć, że w dalszym ciągu nie widział powodu, by je przyciąć. Mimo tego małego sabotażu Alister w końcu znalazł się na ulicy St. James, przed ołmak. Wciąż zastanawiał się, dlaczego w ogóle tu przyjechał. Przecież był nie tylko dorosłym mężczyzną, ale głową rodu. Na litość, jeśli nie chciał, to nie musiał chodzić na te wszystkie bzdurne bale, a już w szczególności do omak. Wywrócił oczyma, powoli pokonując dwa stopnie prowadzące do budynku. Tutaj nic nie było takie, jak być powinno. Przede wszystkim uroczystość otwierała sezon, a więc byli tu dziś obecni praktycznie wszyscy, którzy mogli pochwalić się błękitną krwią. A to wiązało się z nieskończoną ilością ciekawskich spojrzeń, wymuszonych uśmiechów, kiepskich żartów i drętwych rozmów o ponurej iście angielskiej pogodzie. Oprócz tego po pomieszczeniu nieustannie krążyły patronki kontrolujące czy zaproszeni goście zachowywali się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Nie było również miejsca, gdzie Alister mógłby się schować, gdyby naprzykrzały mu się matrony oraz ich debiutujące córki. A żeby dopełnić nieszczęścia, serwowano tylko lemoniadę i jakieś dziwne, mało apetyczne przekąski. Wydawało się, że gorzej być nie mogło. Alister szybko się zorientował, że był w błędzie. Wystarczyło, że stanął na progu głównej sali. Spodziewał się zobaczyć wiele osób, jednak tłum wpatrujących się w niego ludzi to było zdecydowanie za dużo. Mimo iż poczuł się odrobinę nieswojo, w żaden sposób nie dał tego po sobie poznać. Uniósł brodę, powiódł spojrzeniem po zgromadzonych, udając, że szuka kogoś znajomego. Przyjął przy tym najbardziej obojętny wyraz twarzy, na jaki było go stać. Liczył się z tym, że wzbudzi zainteresowanie, ale nie sądził, że aż takie. Owszem, przebywał poza krajem na tyle długo, że spekulanci, jeszcze za życia poprzedniego diuka, przeglądali drzewo genealogiczne rodu, szukając kolejnego dziedzica. Niemniej wrócił, więc powinni skupić swoją uwagę na kimś innym. Jesteś tutaj, bo matka cię poprosiła powtarzał sobie w duchu. Nie umiał odmówić, a poza tym nie chciał jej martwić. Czasami, kiedy towarzyszyła mu w gabinecie, miał wrażenie, że jej jasne, nieco wyblakłe oczy przeszywały go na wylot. Niemalże czuł, jak sięgały jego duszy i odkrywały chowane tam sekrety, znajdując nieustannie tlący się ogień niepokoju. Przypomniał sobie, że na świecie były gorsze rzeczy od grupy starych dewotek i złaknionych majątku trzpiotek. Z tą świadomością łatwiej mu było wejść do sali, posłać parę uprzejmych uśmiechów w kierunku znajomych twarzy oraz przywitać się z kilkoma osobami. Zauważył, że większość trzymała się na dystans. Nie wiedział dlaczego, ale mu to odpowiadało. Kogo to moje oczy widzą? Odwrócił się powoli, splatając dłonie za plecami, by stanąć oko w oko z patronką. Spotkanie jednej z tych medus było nieuniknione, więc nie zamierzał uciekać. Musiał tylko się pilnować. Wystarczyła bowiem chwila nieuwagi, aby został wciągnięty w labirynt niby nieważnych rozmówek, pełnych niedomówień i zawoalowanych propozycji. Stamtąd nie było wyjścia. Nawet nić samej Ariadny na niewiele by się zdała. — Dobry wieczór, hrabino. — Przywitał się. Nie przypuszczał, że pierwsza zaatakuje najmłodsza z magbetowskich wiedźmi, jak lubił je nazywać ojciec. Strategicznie lepiej było nasłać na niego lisicę, którą podobnie jak wszyscy inni darzył swego rodzaju respektem. Tymczasem uśmiechała się do niego Sara child Villiers, hrabina Jersey. Kobieta o tak wątpliwej reputacji, że jej własny mąż po kilku szklankach mocnego alkoholu przyznał, że nie broni honoru własnej żony, bo musiałby wyzwać na pojedynek połowę Londynu. Wszyscy o tym wiedzieli i zdawali się przymykać na to oko. Tak działały pieniądze, których Villiersom nie brakowało, a także powiązania z rodziną królewską. Nawet wycofany z towarzystwa Ali słyszał, że teściowa Sary została metresą samego księcia regenta. Niezmiernie nam miło, że Diuke zdecydował się przyjąć nasze zaproszenie. Obecność Diuka na tak skromnym przyjęciu to ogromny zaszczyt. Odgarnęła, ale nie wiem, ruchem włosy z szyi, odsłaniając nie tylko zdobiącą ją kolię. Spojrzenie Listera mimowolnie sunęło się odrobinę niżej. Gdyby ktoś w tamtej chwili zapytał go, co sądził na temat urody hrabiny Jersey, z pewnością przyznałby, że była w pełni zadowalająca. Należała do grona kobiet ładnych, w dodatku dojrzałych i świadomych nie tylko swoich zalet, ale również wad, które umiejętnie tuszowała, a to czyniło ją niezwykle niebezpieczną. Proszę nie umniejszać swoich zasług, hrabina. Wszyscy wiemy, że przyjęcie organizowane przez patronki zakończyłoby się sukcesem niezależnie od mojej obecności. Schlebiasz mi Wasza miłość? Kącik jej umalowanych ust drgnął. Nieskromnie przyznam Diłkowi rację, dodam jednak, że wasza obecność z pewnością uatrakcyjniła ten wieczór. Alister zdawał sobie sprawę, że wchodzi na grząski grunt. Powinien się natychmiast wycofać, inaczej czekała go zguba. Doskonale pamiętał czasy, kiedy był młody, ponieważ często do nich wracał przebywając za granicami ojczyzny. Lubił te ucieczki w beztroską przeszłość, gdy jego jedynym problemem był fakt, że po alkoholu ledwo trzymał się na nogach, albo jak nie potrafił się zdecydować, którą pannę poprosić do tańcza. To były głupie problemy głupiego człowieka. Wtedy wszystko uchodziło mu na sucho. Flirtowanie z mężatkami, wykradanie całusów zauroczonym panną. Ale teraz był kimś innym. Ten młodzieniec żył jedynie we wspomnieniach. Zastąpił go dojrzały mężczyzna. — Niedługo rozpoczniemy tańce — zauważyła uprzejmie hrabina, a Alister Omar się nie skrzywił — Cóż za mało wyszukany atak. Czy Diuk znalazł już sobie partnerkę? Jeśli nie, służę pomocą. Popatrzyła po sali, udając, że kogoś szuka. Z pewnością w tłumie znajdzie się panna, która idealnie nadawałaby się na nową dukessę. Doceniam pani pomoc, hrabino, ale poprosiłem pewną młodą damę do tańca powiedział zanim zdążył ugryźć się w język. Proszę mi wybaczyć, ale już wystarczająco długo kazałem jej czekać. Skłonił się i odszedł szybkim krokiem. Kiedy tylko zniknął z pola widzenia kobiety, pożałował swojej decyzji. Nie mógł teraz wyjść. To była sprawa honoru, aby utrzeć damie nosa. Tylko co go u diabła podkusiło? Jeszcze chwilę temu uważał się za dojrzałego człowieka, a tymczasem nie potrafił powstrzymać się przed pokazaniem wyjątkowo wścibskiej patronce, gdzie jej miejsce. Niemniej sugerowanie, iż potrzebował nowej dukesy, podczas gdy ten tytuł nadal należał do jego matki, było dalece nieuprzejme. Naraz przypomniał sobie, że hrabina Jersey pozostawała wytrawnym graczem salonowej dyplomacji. Może wcale nie chodziło o znalezienie mu partnerki do tańca. Może sugerowałaby zatańczył właśnie z nią. W istocie, co by się stało, gdyby tak właśnie postąpił? Zrobiłby to, czego chciała, udowadniając, że nikt nie potrafił oprzeć się jej wdziękom. Jednocześnie nie musiałby się martwić tymi wszystkimi debiutantkami, bo żadna nie chciałaby narazić się komuś takiemu jak ona – nawet wizja spokoju nie była warta wdawania się w układy z Lady Villiers. Dlatego nie pozostawało mu nic innego jak rzeczywiście poprosić którąś z młodych panien. To diaska. To będzie prawdopodobnie najgorsza decyzja jego życia. Poproszenie obojętnie której mogło pociągnąć za sobą niepożądane konsekwencje. Mógł przez przypadek poprosić taką, która nie była mu równa statusem, lub miała wyjątkowo nadgorliwych rodziców, którzy niemal natychmiast wyciągną pochopne wnioski, a on nigdy się od nich nie uwolni. Mógł. nagle z kimś się zderzył. Impet był na tyle silny, że nawet on, postawny mężczyzna, zachwiał się na nogach. Niemniej instynkty i wypracowany refleks zadziałały należycie. Pochwycił nieznajomą kobietę w ostatniej chwili, odzyskując równowagę. Uratował ich oboje przed spektakularnym upadkiem na oczach połowy Londynu. Dama ku jego zaskoczeniu nawet na niego nie spojrzała. Zdawała się być myślami zupełnie gdzie indziej. Prędko wyślizgnęła się z jego uścisku, zupełnie jakby parzył, a następnie skłoniła się cicho mu dziękując. Nim zdążył mrugnąć, już szybkim krokiem kierowała się w stronę drzwi prowadzących do jednego z bocznych korytarzy. Alister przez chwilę próbował skojarzyć ze sobą fakty. Wpatrywał się w oddalającą się kobietę, a potem, kierowany nagłym impulsem, ruszył za nią. W ostatniej chwili zablokował swoim ciałem wyjście, którym zamierzała uciec z sali. Czuł się jak skończony idiota. Kto to widział? On, Alister Manners, Duke Ratland, płaszczył się właśnie przed pierwszą lepszą panną. W dodatku nie miał pojęcia, czy ją była córką. Z pewnością nie zostali sobie również przedstawieni, bo raczej by to zapamiętał. Jednak chodziło o zaledwie kilka minut, a stawka była nadzwyczaj wysoka. Był nią honor. Jeden krótki, niezobowiązujący taniec, a potem każdy z nich pójdzie w swoją stronę. Proszę mi wybaczyć moją niezdarność, zaczął prędko, rozglądając się dookoła. Na szczęście nikt na nich nie patrzył. Czy mógłbym wynagrodzić pan niespowodowany nią dyskomfort, prosząc pannę do tańca? rozdział czwarty. Emil nie zdążyła przyjrzeć się mężczyźnie, którego przybycie wzbudziło tak wielką sensację, bo gdy się odwróciła, już wmieszał się w tłum gości. Nie żeby ją to zasmuciło. O nie. Może jedynie była trochę, ale tylko trochę ciekawa, kim był ten, o którym tak wiele nasłuchała się od ciotki i kuzynki. Melu, Duke Ratlant to najlepsza partia, przypomniała jej po raz setny Rachel. Nie jestem zainteresowana. Muciła rozmowy, wywracając oczami, co ostatnio zdarzało się coraz częściej, podobnie jak ignorowanie pełnego oburzenia spojrzenia siostry ciotecznej. Jednak, co miała poradzić na to, że Anglicy zaprzątali sobie głowy rzeczami, na które kompletnie nie mieli wpływu? Nie zdążyły nawet rozpocząć dyskusji na ten temat, bo podszedł do nich młodzieniec, aby zapytać, czy Rachel zgodzi się z nim zatańczyć. Zaczęło się. Emil nerwowo przestąpiła z nogi na nogę, zacisnęła drżące dłonie na wachlarzu, wbijając wzrok w posadzkę. Musiała coś wymyślić. Emil? ciepło dłoń kuzynki musnęła jej nad nadgarstek. — Słyszałam, jak mama mówiła, że Johnny będzie na balu. — To mój kuzyn od strony papy. Pamiętasz go, prawda? Uciekła spojrzeniem w bok. — Z pewnością zgodzi się z tobą zatańczyć, o ile zdołasz go znaleźć. — Och, tak. Kuzyn Johnny. Oczywiście, że go pamiętała. Mina Rachel wyrażała niepokój, bo Johnny mówił to, co myślał, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, ale akurat ta cecha charakteru absolutnie Mary nie przeszkadzała. Ogarnięta euforią najchętniej wyściskałaby teraz kuzynkę, jednak nie mogła sobie pozwolić na marnowanie czasu. Wcisnęła wachlarz a potem szybkim krokiem podążyła w kierunku drzwi, całkowicie niezainteresowana tym, co działo się dookoła. Wtedy z impetem wpadła na jakiegoś mężczyznę. Wciąż będąc myślami gdzieś daleko, grzecznie podziękowała za pomoc, bo gdyby nie szybka reakcja nieznajomego oraz silny uścisk, z pewnością oboje wylądowaliby na posadzce. A wtedy. Cóż! Już miała lekko potargane włosy, bo pokojówka wpięła za mało szpilek, a co dopiero byłoby po spotkaniu z podłogą. O ile samą Emil mało obchodziło to, co miała na głowie, o tyle zdecydowanie nie chciała narobić Rachel wstydu, a już tym bardziej nie miała ochoty wysłuchiwać tyrady ciotki. Ruszyła w kierunku drzwi, pozostawiając zdezorientowanego mężczyznę za sobą. Może gdyby miała włosy w odcieniu dojrzałej pszenicy, niewinne jasne spojrzenie oraz uroczą twarzyczkę, ktoś poprosiłby ją do tańca. Może gdyby potrafiła się delikatnie uśmiechać, grzecznie z wszystkimi witać, nie musiałaby iść po na kuzynki. Nie wpadłaby też na jakiegoś obcego mężczyznę, który nagle postanowił poprosić ją do tańca. Aż zamrugała zaskoczona tą propozycją. Powinna odmówić, prawda? Nie znała go. Nie miała pojęcia, kim był i jaką miał reputację. Może to jakiś londyński awanturnik? Bawidamek? Gdyby tylko była Rachel. Ona doskonale orientowała się w salonowych regułach, podczas gdy Emil nieustannie błądziła. Mogła się zgodzić. Nawet jeśli jego reputacja pozostawiała wiele do życzenia, to tylko wyszłoby jej na dobre, w końcu ciotka odesłałaby ją do domu. Ale losy Rachel były splecione z tymi meli. Jeden skandal pogrążyłby je obie. Jednakże nie mogła się poruszyć. Zupełnie jakby nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Nie wiedziała, czy to przez jego ciemne oczy, czy przez ten odrobinę wymuszony uśmiech, który zamiast ją obrażać wręcz przeciwnie, sprawiał, że jakieś nieznane ciepło wypełniało serce dziewczyny. W sumie to był tylko taniec. Co złego mogło wydarzyć się w trakcie jednego tańca? Dobrze. Wyprostował się, a uwadze Amy nie umknął fakt, że odetchnął z ulgą. Zaproponował swoje ramię, które przyjęła. Już na nią nie patrzył. Nie próbował zabawiać kurtuazyjną pogawędką o pogodzie. Doskonale. Zaczynała go lubić. W zasadzie nie wiedziała, co było nie tak z Anglikami, ale oni zawsze rozmawiali o pogodzie. Jakby na świecie nie było ważniejszych tematów. W końcu, ile można było narzekać na deszcz? Cóż, najwyraźniej długo. Ustawienie par w sali sugerowało, że pierwszym tańcem będzie kadryl, przez co zakleła pod nosem. Szybko odhasznęła, zerkając niepewnie na mężczyznę. Czy jego kącik ust drgnął? Z pewnością jej się wydawało, nie mógł tego usłyszeć, prawda? Nie zmieniało to faktu, że coraz bardziej żałowała podjętej decyzji. Towiaska mogła wyjść pod pretekstem poszukiwania kuznaczonego i po prostu nie wracać, a zamiast tego. Angielskie tańce były po prostu okropne, a wyczucie Anglików jeszcze gorsze. Pierwszy bal w omak, pierwszy bal tego sezonu, więc spodziewała się kotyliona, który polegał na rozdaniu pośród tancerzy określonych ozdób, jakie każdy później przypinał w widocznym miejscu, aby w ten sposób odnaleźć swojego partnera. Nie miała nic przeciwko takiej formie integracji. Ponadto nie musiałaby borykać się z problemem, jakim był brak towarzysza. Tymczasem musiał to być kadryl, który dopiero w tym roku zagościł na salonach, a za którym Emil nie przepadała. Mogła się tego spodziewać, w końcu to właśnie hrabina Jersey, jedna z patronek, aktualnie w parze naprzeciwko, wprowadziła ten taniec do londyńskiego towarzystwa. Cóż, zawsze mogło być gorzej. Kadryl to nie walc. Towarzystwo podzieliło się na mniejsze grupy. Cztery pary ustawiły się na planie kwadratu, przy czym każda zajmowała jeden z wyimaginowanych wierzchołków. Emil wycofała dłoń z przedramienia swojego partnera, aby się ukłonić a następnie odwrócić doń plecami i powtórzyć tę samą czynność w stosunku do towarzysza patronki stojącego naprzeciwko. Przełknęła ślinę. Zerknęła oklatkiem na profil mężczyzny, który poprosił ją do tańca. Był wysoki, wyższy od niej, co powitała z ulgą. W Szkocji wzrost dziewczyny stanowił zaletę. W Anglii zaś prędko przekonała się, że uważano go za spory mankament. Chwilami żałowała, że nie istniała żadna magiczna metoda, która uczyniłaby ją odrobinę niższą. Gentleman miał brązowe, nieco przydługie, jak na panującą tutaj modę włosy. Wydawało się, że próbował coś z nimi zrobić przed wyjściem, ale mimo tych usilnych starań opadały na wysokie czoło i rzucały cień na wyraźnie zarysowane kości jarzmowe. Uroda nieznajomego umniejszał grymas, w jaki układały się jego wargi. Emil utożsamiała się z tym grymasem. Z chęcią sama zrobiłaby podobną minę, ale teraz, kiedy stała niemal na środku parkietu, zmuszona była kryć niezadowolenie pod delikatnym, nieco wymuszonym uśmiechem. Orkiestra nieoczekiwanie zaczęła grać, zagłuszając tym samym szmer rozmów. Dziewczyna wyrwała się z zamyślenia, rozpoczynając taniec z opóźnieniem. Dlatego te kilka kroków, które należało pokonać szybkim marszem, musiała przebiec. Prawą dłonią musnęła palcem młodzieńca z naprzeciwka, a potem ułożyła ją na biodrze, wierzchem do siebie. Lewą chwycił jej partner, jednocześnie delikatnie wplątując palce w drugą. Zatoczyli razem niewielki okrąg, a następnie powtórzyli tę samą figurę. Kiedy ponownie się zeszli, stanęli obok siebie i skrzyżowali swoje dłonie. W tej nieco dziwnej pozycji obeszli niewidzialny kwadrat po jego wewnętrznym okręgu. Te wszystkie sekwencje, próby prawidłowego wykonania każdej figury, całkowicie zaabsorbowały Emil. Ta może nie był trudny, ale dla kogoś, kto tańczył go raz do roku albo w ogóle drugi raz w życiu, mógł wydawać się czymś całkowicie odrealnionym. W Szkocji wszystko było prostsze, swobodniejsze. Muzyka żywsza, układy taneczne rytmiczniejsze. Tam, kiedy brakowało mężczyzn lub gdy nie chcieli tańczyć, dziewczęta dobierały się w pary. Poza tym śmiano się, wykrzykiwano do siebie różne mniej bądź bardziej stosowne uwagi, a przy odpowiedniej ilości alkoholu na parkiecie panował najpiękniejszy w swojej prostocie chaos. Kiedy wrócili na początkowe miejsce, czekając aż pozostałe dwie pary odtańczą własną część, Emil zorientowała się, że wcale nie ubzdurała sobie tych wścibskich spojrzeń. Na początku czuła na sobie jedynie wzrok hrabiny Jersey, podczas gdy teraz była przekonana, że wpatrywała się w nią cała sala. Nie wiedziała, że przyczyna tego całego zainteresowania stała u jej boku. Uświadomiła to sobie dopiero kilka godzin później, gdy z ulgą opadła na łóżko w swoim pokoju w rezydencji wujostwa przy Albemarle Street. Początkowo nie była w stanie się skupić. W głowie nadal szumiało i od tego całego gwaru. W dodatku nie mogła zignorować dochodzącego z korytarza głosu wuja, który zlecał kamerdynerowi do wykonania na tyle ważne zadanie, że nie mogło poczekać do rana. Krzywiąc się, Emil przekręciła się na plecy, aby popatrzeć na słabo oświetlony sufit. Uniosła obolałe ramię, sięgając do wypalonej w połowie świecy. Przesunęła dłoń do migoczącego płomienia. Przez chwilę wydawało się, że miała wszystko pod kontrolą. To w końcu od niej zależało, czy zegnie palec, czy go wyprostuje. Podziwiała, jak cienie posłusznie tańczyły na ścianie, czasem wkradając się na sufit. Wuj chyba powiedział kamerdynerowi wszystko, co miał do przekazania, bo do uszu Mary dotarło charakterystyczne skrzypienie. Służący właśnie schodził po schodach i nadepnął na szesnasty stopień. Trzynasty. Później przyszła pora na to, aby i dziewiąty zasygnalizował swoje istnienie. Piąty mu zawtorował, a pierwszy zakończył serenadę przeciągłym westchnieniem. Henry, poczekaj. Pięcząc z irytacji, kobieta sięgnęła po poduszkę i przycisnęła ją do twarzy. Przymknęła powieki, uznając, że woli zmagać się z nieustającym szumem w uszach, aniżeli pogłębiać bólu głowy krzykami hrabiego. Dziwne, że wuj, jako typowy Anglik, tak często podnosił głos, czyżby obawiał się, że nikt go nie usłyszy. A może jak to często podkreślał ojciec, po prostu lubił w ten sposób demonstrować swoją pozycję. Najbardziej martwił ją bal. Safnęła z irytacją na samo wspomnienie. Kiedy tylko przekroczyła próg omak, miała wrażenie, że jest niewidzialna. To tajemnicze zaklęcie działało nawet świetnie, aż do pierwszego tańca. Zdawało się, że wszystko zmieniło się wraz z płytkim ukłonem, jaki posłała w stronę nieznajomego mężczyzny. Wtedy stała się zauważalna. Aż była głupia pewnie to jakiś bawidamek, który naraził nasz fangi i reputację a ciotka była zbyt zmęczona albo obrażona, by ją za to zrugać. Mamrocząc pod nosem przekleństwo, odrzuciła poduszkę i podniosła się do siadu. Przesuwając czubkiem stopy po pięcie, zsunęła jeden z niewygodnych pantofli. Potem Wciąż na oślep, lekko trzęsąc nogą, zrzuciła drugi but. Z ulgą poruszyła obolałymi, zesztywniałymi wręcz palcami. Podniosła się z wyraźną niechęcią z materaca, by chwycić wykonany z mosiądzu kandelabr i przestawić go na blat toaletki. Korzystając ze słabego światła, zaczęła mocować się z suknią. Zgodnie z przyjętym porządkiem, bal trwał do dziesiątej wieczorem. Niektórzy goście wyszli przed oficjalnym zakończeniem, aby uniknąć długiego oczekiwania na powóz. Inni postanowili opuścić cele krótko po wyznaczonej godzinie. Znaleźli się również tacy, w tym patronki, którzy pozostali jeszcze w omak, żeby porozmawiać w niewielkich grupach. Emil przewiesiła suknię przez oparcie krzesła. Wysuwając język, zaczęła rozplątywać supełne, jaki związano gorset. Coraz dotkliwiej przypominał o swoim istnieniu, boleśnie wpijając się w żebra. Kiedy tylko się z niego oswobodziła, odetchnęła z ulgą. Poruszyła głową, rozmasowując wolną dłonią kark. Zastanawiała się, dlaczego hrabina Jersey obserwowała ją przez cały wieczór. Dokądkolwiek poszła, tam dziwnym trafem spotykała patronkę. Kobieta nie zbliżyła się jednak na tyle, aby rozpocząć rozmowę, czy choćby wymienić krótkie słowa powitania. Naraz sunęła z bioder halka, a także pantalony, pozostając w cienkiej białej koszuli niemal sięgającej kostek. Wzdrygnęła się, czując ogarniając ją ze zewsząd chłód. Prędko upewniła się, że wyciągnęła z włosów wszystkie szpilki. Wiedząc, że fryzury i tak nie da się odratować, pospiesznie splotła ciemne pasma w warko, a następnie podeszła do misy z wodą. Wtedy zajrzała do niej pokojówka. Widząc zaspaną kobietę, Emil odesłała ją, prosząc, aby z samego rana przygotowała jej kąpiel. Gdy tylko drzwi zamknęły się za służącą, Mela zdjęła ostatnią część garderoby. Szybko opłukała się lodowatą wodą, a następnie naciągnęła na siebie koszulę nocną. Drżąc z zimna, przestawiła świece na etażerkę obok łóżka oraz czym prędzej okryła się kołdrą. Płomień zamigotał na skutek gwałtownego ruchu i wywołanego nim podmuchu powietrza, a zaraz potem zgasł. Emil wpatrywała się w sufit, znowu podziwiając tańczące na nim cienie. Te były jednak inne, całkowicie samodzielne. W odróżnieniu od niej wydawały się takie beztroskie. Nie męczyły się, nie nudziły, tylko nieustannie goniły po równej powierzchni. To było coś, czego nie zaznała w Glans. Tam, kiedy tylko zgasiła świece w pokoju, zapadała uspokajająca, wyciszająca ciemność. Tutaj do środka zaglądały słabe promienie ulicznych lamp, rozgarniając swoimi ciekawskimi paluchami mrok. Czasami słychać było także stukot końskich kobyt uderzających w miarowym tempie o bruk. Szum powoli opuszczał uszy Emil, zabierając ze sobą echo rozmów, śmiechów oraz dźwięków muzyki. Obrazy również uciekały gdzieś w mrok, wypierane przez znajomy szmer drzew czy przeciągłe wycie wiatru, jaki często wraz z duchami panoszył się po pustych korytarzach zamku. Glams, nieskomplikowany choć nawiedzony glams, tak bardzo chciała tam wrócić. Tam, gdzie jej obecność nie stanowiła jakiejś niezrozumiałej sensacji, tam, gdzie mogła bawić się bez trosk z dziewczynami należącymi do jej klanu, nie martwiąc się, że taniec z przypadkowym mężczyzną uczyni ją widzialną. Przeklinam cię, wymamrotała sennie do wspomnienia swojego towarzysza, kimkolwiek jesteś. Po zakończonym w omak balu większość kawalerów przenosiła się do klubów dla dżentelmenów. Alister również otrzymał kilka zaproszeń i przez chwilę perspektywa odwiedzenia takiego miejsca wydawała mu się niezwykle kusząca. Wtem przypomniał sobie jednak, że mężczyźni chcieli rozmawiać głównie na temat wojny, słuchać o chwilach chwały, bohaterstwie i szalonych zwycięskich szarżach. Może i był to powód do świętowania. Może i Zjednoczone Królestwo mogło być z siebie dumne. Alister jednak nie był. Dlatego zamiast dołączyć do Jamesa i innych, zdecydował się wrócić pieszo do domu, nie zważając przy tym na mrzawkę i stosunkowo chłodny wiatr. Krótki spacer pozwolił dukowi rozruszać ciało i uporządkować myśli. Pojawił się na debiutanckim balu w omak, sygnalizując tym samym powrót do życia towarzyskiego. To oznaczało, że był otwarty na propozycje biznesowe czy zainteresowany polityką i, niestety, że szukał żony. Dzięki pomocy lisicy przedstawiono mu kilka panien. I chociaż jego pamięć spisywała się bez zarzutów, musiał przyznać, że w głowie nie zostało ani jedno imię, nie wspominając o twarzach. Poza jedną. Miał lekkie wyrzuty sumienia, że poprosił do tańca tamtą kobietę. Tym samym zwrócił na nią uwagę wszystkich, przez co biedaczka nie mogła odpędzić od siebie tych wygłodniałych młodzików, którzy bezwstydnie zaglądali jej w dekolt. Cóż, musiał przyznać, że owszem, było na co popatrzeć, ale litości. Odrobina taktu i kultury do podstawy relacji towarzyskich. Parsknął cicho, kręcąc lekko głową. Był kiedyś taki sam. Nie powinien się tak przejmować. Z tego co zauważył, nieznajoma doskonale sobie poradziła. On miał wyrzuty sumienia, a ona pewnie opowiadała teraz matce o tym, jak wielkim zainteresowaniem się cieszyła. Znając debiutantki, musiała być zachwycona, o ile nią była, w co powątpiewał. Wyglądała zbyt dojrzale jak na pannę, która pierwszy raz pojawiła się na salonach i musiał to przyznać. Miała ciekawy typ urody. Może nie była klasycznie piękna, ale przykuwała wzrok która miała jasną, ale chyba zapomniała się upudrować. Skóra jej twarzy zdawała się delikatnie muśnięta słońcem. Wargi miała pełne, a nos całkiem spory, oczy zaś duże i klasycznie ciemne. Pozornie nic wyróżniającego, ale... Przekroczył próg Manner's House, pozostawiając za sobą rozważania na temat nieznajomej dziewczyny z baru. Skinął głową Tomaszowi, który wciąż nie spał, następnie ruszył na górę. Zmierzając do głównej sypialni, dostrzegł, że drzwi prowadzące do apartamentów dukesy były lekko uchylone. Niezważając na to, iż zostawiał za sobą mokre plamy na podłodze, ruszył w tamtą stronę. Chciał zapukać, ale zamiast tego starym zwyczajem ślizgnął się do pokoju, starając się przy tym narobić jak najmniej hałasu. Celowo stąpał po miękkich dywanach, które wyciszały echo jego kroków. Matkę zastał w saloniku. Drzemała na fotelu przy kominku, gdzie dogasał ogień. Alistair odnotował w pamięci, aby kazać lokajowi dorzucić drewna. Zbliżył się do kobiety i delikatnie poprawił koc, jakim była już szczelnie okryta. Przez chwilę kucał przy niej, przyglądając jej się w ciszy. W końcu uśmiechnął się do swoich myśli. Ucałował odryw w dłonia, potem, a równie cicho jak wszedł, wycofał się z apartamentów. Następnego dnia Alister wstał z łóżka wypoczęty i zdecydowanie zaskoczony, że udało mu się przespać kilka godzin bez przebudzenia. Wyjątkowo nic mu się nie śniło. Nie przeżywał po raz kolejny tego samego koszmaru, co zwykle. Cud, który przypisałby wizycie w Olmak. Gdyby nie fakt, iż samo zestawienie tych wyrazów sprawiało, że miał ochotę parsknąć śmiechem. Po porannej toalecie zszedł na dół, do gabinetu, by sprawdzić, czy wiadomość od zarządcy Beavercastle już dotarła. Kiedy dostrzegł na blacie biurka stertę listów, uśmiechnął się z zadowoleniem pod nosem i pobieżnie przejrzał ich zawartość. Znalazł kilka zaproszeń, które, sądząc po nadawcy, mogły zakończyć się jakąś sensowną inwestycją. Było również parę takich, które od razu zignorował, odkładając na bok – jeszcze jedna wiadomość wyglądał jej od dłuższego czasu. Korespondencja musiała jednak poczekać. Wziął poniedziałkowe wydanie gazety, którego wciąż nie doczytał, a następnie przeszedł do jadalni. W pomieszczeniu został matkę w towarzystwie hrabiny Sefton. Uniósł brwi na widok starszej kobiety, kłaniając się lekko. Podejrzewał, co sprowadzało lisice do ich domu, tak wcześnie. Gdyby chciała poprotkować Dukeszą na temat wczorajszego balu, przyjechałaby w godzinach popołudniowych, kiedy nie miałaby okazji spotkać się z nim. Skoro jednak pojawiła się na śniadaniu, ignorując przy tym wyznaczone ramy godzin odpowiednich na odwiedziny, musiała mieć jakiś chytry plan, którego niestety on sam był częścią. Kiedy tylko zajął miejsce u szczytu stołu, pospieszył do niego lokaj, by na porcelanowym podtalerzu postawić talerz ze śniadaniem. Alister sięgnął po jeszcze ciepłą, świeżą bułkę znajdującą się na mniejszym talerzyku ułożonym po lewej stronie. Jak Duke'owi podobało się na balu? Zwróciła się do niego przy użyciu tytułu, a nie jak do syna wieloletniej przyjaciółki, którego znała od kołyski. Nie mylił się. Czegoś od niego chciała. Ali sięgnął po nóż, mając nadzieję, iż jego mina nie zdradzała myśli. Bardzo przyjemna uroczystość, hrabino. Odpowiedział grzecznie, zaczynając kroić pieczywo. Mimo sporej liczby gości wszystko przebiegło bez jakichkolwiek komplikacji. Organizatorskie umiejętności patronek z pewnością wywarły wrażenie na zaproszonych osobach. Matka przechyliła lekko głowę i posłała mu błagalne spojrzenie. Mniej ironii, zdawały się mu widzieć jej oczy. Westchnął cicho w odpowiedzi, a następnie skupił się na spożywaniu ciepłego posiłku oraz artykule w gazecie dotyczącym dwóch braci, którzy trafili przed sąd za kradzież owcy. Cieszę się, że bal odpowiadał standardom Dukea. Mniemam, że pojawi się Duke na kolejnym. Alister odkaszlnął. Przytknął serwetkę do ust, by je otrzeć oraz zyskać chwilę na ułożenie w głowie odpowiedzi. O ile pozwoli na to zdrowie mojej matki, hrabino powiedział patrząc na kobiety. Nie śmiem przekładać na dnie innych rzeczy. Oczy starej Lisicy błysnęły. To była odpowiedź, którą chciała usłyszeć każda matrona. Równocześnie jednak zamykała drogę do dalszych perswazji. Oczywiście. To w pełni zrozumiałe. Alister uśmiechnął się, a uśmiech ten z pewnością był arogancki, gdyż mężczyzna nie krył swojego zadowolenia. Oto mała bitwa, którą udało mu się wygrać. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że do końca wojny jeszcze daleko. Wciąż potrzebował czasu, aby przekonać obie panie, że naprawdę nie musiały się o niego martwić, a tym bardziej o jego życie towarzyskie. W spokoju dokończył śniadanie, nie zwracając większej uwagi na przyciszoną rozmowę prowadzoną przez damy. Doczytał również artykuł, a następnie wyciągnął z kieszeni zegarek. — Panie wybaczą — odezwał się, podnosząc z krzesła. — Ale najwyższy czas zająć się powiększeniem rodziny. Dodał, jak gdyby nigdy nic, a następnie ukłonił się dwornie, by szybkim krokiem ruszyć w stronę drzwi. Najchętniej zagwizdałby radośnie, ale niestety mu nie wypadało. — Ali? — cichy głos matki zatrzymał go w progu — Odwrócił się więc. Wyraz twarzy dam dostarczył mu niemałej satysfakcji. Ale tak po jednym tańcu? wyjąkała wyraźnie zszokowana lisica. Odkąd żyje, nie słyszałby kiedykolwiek plątał się jej język. Mam na myśli kupno psa, oczywiście, powiedział uśmiechając się szeroko. Skłonił się jeszcze raz, a następnie wyszedł pozostawiając w jadalni dwie oniemiałe kobiety. Kolejne małe zwycięstwo. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.